Tyle razy mi mówiła pani, że łudzę się, że to próżny trud, że miłości nie ma. Ale kiedy kosmyk pani włosów na oczy spadł, ja odsłoniłem je i ujrzałem w nich zdziwienie i to, że pani jednak romantyczna jest, proszę pani. Choć milczysz gniewnie, niedostępną chciałabyś grać, lecz starczy chwila, gdy zabije serce, tchu zabraknie w krtani, żeby jak jad romantyczny rzewny potok się wlał, a potem żal. Ach, czemu głupia tak? A pani jednak romantyczna jest, proszę pani. Choć milczysz gniewnie, niedostępną chciałabyś grać. Czasem mówi pani do mnie, że to śmieszne jest, taki duży chłop, a śpiewa, bo lubi. Ale kiedy w mojej pieśni pani imię gdzieś sprytnie zjawi się, zanika gdzieś śmiech, bo pani jednak romantyczna jest, proszę pani. Choć milczysz gniewnie, niedostępną chciałabyś grać. Lecz starczy chwila, gdy zabije serce, tchu zabraknie w krtani, żeby jak jad romantyczny rzewny potok się wlał, a potem żal. Ach, czemu głupia tak? A pani jednak romantyczna jest, proszę pani. Choć milczysz gniewnie, niedostępną chciałabyś grać. Przecież to nie czasy na romanse, na damy serc. Zresztą kto to dziś umiera z miłości? Na to mówię, moja droga pani, na mnie spójrz. Przecież lada dzień ja wyschnę na wiór, a pani jednak romantyczna jest, proszę pani. Choć milczysz gniewnie, niedostępną chciałabyś grać. Lecz starczy chwila, gdy zabije serce, tchu zabraknie w krtani, żeby jak jad romantyczny rzewny potok się wlał, a potem żal. Ach, czemu głupia tak? A pani jednak romantyczna jest, proszę pani. Choć milczysz gniewnie, niedostępną chciałabyś grać. Piosenką Teatru Piosenki Młyn Pani romantyczna jest, rozpoczynamy nasze 641 wydanie audycji Radia RTM Staszic. Witam wszystkich słuchaczy. W tym tygodniu wspólnie z młodymi reporterami przygotowaliśmy następujące tematy. Jagoda Mazurek rozmawiała z maturzystami, którzy pisali egzamin z matematyki. Natomiast w poniedziałek, 16 maja, nasze miasto odwiedził pan minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Brał udział w uroczystości otwarcia biura poselskiego pana ministra Marcina Romanowskiego. W całym kraju odbywała się Noc Muzeów. Sobotnia noc, w której można było zapoznać się z aktualnymi ekspozycjami muzeów. W naszym muzeum oglądaliśmy skarb denarów rzymskich, obraz Pawła Gajewskiego zakupiony przez muzeum, oryginalne autografy Bolesława Leśmiana, a także przedpremierową wystawę pani Magdy Sielickiej. Oddaję głos teraz młodej reporterce Jagodzie Mazurek. Hej, jak się nazywasz? Dzień dobry, jestem Piotrek. Michał. Kamil. Słyszałam, że dzisiaj na hali pisaliście maturę. Z czego to była matura? Matematyki podstawowej. No i jak wam wszystkim się upisało tą maturę? Jak wam się powiodło? Myślicie, że będzie zdana raczej, czy takie pewne sto? Można powiedzieć, że jestem raczej zadowolony. Powiedziałbym, że wręcz przebiłem swoje oczekiwania. No ja jestem w klasie matematycznej i raczej pewne 100. Ja również w takiej klasie jestem, ale przewiduję tak około 90%. Dobrze, więc jeżeli zakładacie, że ta matura no nie będzie oblana i wszystko jest w porządku, jednak trochę się doedukowaliście w tej szkole, to chcielibyście może jakieś swoje wrażenia? Może macie jakieś historie z naszej szkoły, jakieś wspomnienia i czy będziecie mile wspominać naszą szkołę? No nie wiem, chodziłem tu 6 lat i prawie jedną trzecią życia to spędziłem. To będę wspominał dobrze, poznałem kilku ludzi, było fajnie, polecam szkołę bardzo serdecznie. No podobnie tak jak kolega, również spędziłem tutaj 6 lat swojego życia. No z pewnością poznałem wielu wartościowych ludzi,
Więc jak najbardziej mogę powiedzieć, że no, był to raczej czas spędzony produktywnie, jak najbardziej dobrze, więc pewnie będę to miejsce miło wspominać. A jeżeli mielibyście wymienić jednego ulubionego nauczyciela, nawet jeżeli was nie uczył, jaki to by był nauczyciel albo nauczycielka? Najpiękniejsza Sorka Jamrosz oczywiście. Sorka Dąbrowska? Myślę, że albo Sorka Jamrosz, albo Sorka Wolańczuk. Dobra, czy chcielibyście jeszcze może coś dodać, może życzyć komuś powodzenia z waszych roczników, kolegów, albo pozdrowić kogoś? Pozdrawiam Kamila Wilkosa. Pozdrawiam Kamila Wilkosa. Pozdrawiam Kamila Wilkosa. Dziękuję za wywiad. Hej, jak się nazywasz? Kamil. Kuba. Jak wam poszła matura podstawowa z matematyki? Było ciężko. No, wielu zadaniom nie podołałem, ale też wiele zrobiłem. Myślę, że zdałem. No ja bym powiedział, że ciężko nie było. Nie zrobiłem tylko 3 otwartych. A czy uważacie, że będzie te przynajmniej 30 albo może nawet 90, takie pewne? 90 to chyba duża liczba. Ja liczę na to 30, chociaż tak skaluję wokół 40. Ja 30 wiem, ale liczę na 70. Okej, no a co po maturze? Planujecie może coś? Macie jakieś plany na przyszłość? Czy będziecie miło wspominać naszą szkołę? Z pewnością będę miło wspominał. Dosłownie po maturze mam zamiar od razu kupić mieszkanie gdzieś w centrum Lublina i potem przez całe wakacje do roboty iść. No i potem na KUL-u planuję na retorykę stosowaną iść. Ja z kolei to szkołę będę omijał szerokim łukiem i najlepiej nie wracał do tego niesamowitego miasta. Tak się też składa, że mam zamiar również iść do Lublina na informatykę stosowaną. A jeżeli mielibyście wybrać jednego nauczyciela albo jedną nauczycielkę, taką najlepszą, że jakby będziecie przechodzić koło tego budynku i myśleć sobie, ta właśnie Sorka sprawiła, że jednak przeżyłem w tej szkole, to jaka to by była Sorka albo Sor? Według mnie byłaby to Sorka Jamrosz, naprawdę złota kobieta, anioł, bardzo miła, bardzo pomocna, lekcje z nią to była czysta przyjemność, prywatnie też jest bardzo wspaniałą kobietą, bardzo zabawną, bardzo obeznaną w różnych tematach, myślę, że ją będę wspominał najlepiej. Ja bym powiedział, że Sorka Dąbrowska. Powiem dosłownie to samo, nie będę się powtarzał, więc... No tak, ja obie panie akurat pozdrawiam serdecznie i mam nadzieję, że jeżeli to słyszą albo będą słuchały, to że zrobi im się ciepło na serduszku. I tak jeszcze ostatnie pytanie. A czy uważacie, że jesteście przygotowani do jutrzejszego dnia, czyli podstawowej matury z języka angielskiego albo wybranego języka? Łatwizna po takim przygotowaniu, jakie dostaliśmy i z doświadczeniem od samego przedszkola, myślę, że poradzimy sobie z palcem w nosie. 100% w 20 minut. Oby tak było. Przepraszam. Czy uważacie, że jesteście przygotowani na jutrzejszy dzień, czyli język angielski? Tak, jestem zdecydowanie przygotowany. Nie będę się nic uczył, bo to angielski podstawowy. Tak, ale nie będę się nic uczył, bo mi się nie chce. W zasadzie to jestem dobrej myśli. No, jeżeli mielibyście zgadywać, na ile procent wam się jutro uda bez tej nauki i bez żadnych wspomagaczy, to ile byście sobie dali procent? 68. 100. Pewnie ze 100. Dobra. Chcielibyście jeszcze może kogoś pozdrowić, powiedzieć może do kolegów swoich miłe słowo? Ja bym chciał pozdrowić Sorkę Krutkiewicz, gdyż jest ona najlepszą nauczycielką, jaką spotkałem przez całą tą edukację. Bardzo będzie mi jej brakować i jeszcze raz ją serdecznie pozdrawiam. Będę tęsknił. Czy chciałbyś kogoś pozdrowić? Czy uważasz, że nasza szkoła przygotowała ciebie i twój rocznik wystarczająco do matury i do tego, co będzie czekało na ciebie w przyszłości? Uważam, że tak. Poziom z angielskiego był u mnie na roczniku bardzo wysoki, bardzo dobrze zostałem przygotowany. Z matematyki również mieliśmy dobrych nauczycieli. Z polskiego może troszkę mniej przygotowany, ale również do pozytywnej myśli. Nie przeszkodziły nam w tym nawet zdalne. Naprawdę przez komputer uczenie się z naszymi nauczycielami to była w sumie czysta przyjemność. No to powiem, że... Czy uważasz, że nasza szkoła przygotowała was wystarczająco na maturę i dalsze życie? Tak, aczkolwiek gdyby nie było zdalnych, to byłoby jeszcze lepiej.
Nie zależy to od szkoły oczywiście, ale postarali się nawet na tych zdalnych nas przygotować i się im udało. No według mnie zdalne to najlepszy okres w moim życiu, nie będę oszukiwał. A czy szkoła przygotowała mnie do życia? Tak. WF z Sorem Pochylczukiem, Andrzejem Pochylczukiem przygotował mnie bardzo dobrze do życia. Czy jestem zadowolony z tego, jak wyglądała ta szkoła i czy zmieniłbym coś w niej? Tak, zmieniłbym, oczywiście. Ale nie będę mówił co, ponieważ to będzie, te osoby, które by zostały zmienione, właśnie tego słuchają. Okej, dziękuję za wywiad. Hej, jak się nazywasz? Jestem Julka Bazan i chodziłam na Biolchem. Jak ci poszła dzisiejsza matura z matematyki? Z matematyki w sumie jestem chyba bardziej zadowolona niż z polskiego i jutro na angielski no muszę jeszcze powtórzyć kilka rzeczy, ale też się czuję przygotowana. Czy masz jakieś plany po zakończeniu szkoły i po zdaniu świetnie matury? Tak, po maturze chciałabym w końcu odpocząć tak no, od nauki takiej całościowej, ale jeszcze to wszystko po 16 maja, po napisaniu chemii i później na jakieś studia. A czy uważasz, że jesteś dobrze przygotowana i zostałaś dobrze przygotowana przez Sorkę Młodzalewską na tą chemię rozszerzoną? No, na chemię się czuję właśnie przygotowana. I na chemię, i na biologię. Tak dałam 100% siebie i no więcej chyba nie mogłam. A czy uważasz, że zdalne mocno uprzykrzały ci tą naukę i sprawiły, że jednak minimalnie mniej potrafisz na tą maturę, czy jednak no, nie pokonało cię to? Zdalne uczą takiej samodyscypliny i nauki samej dla siebie. No nie wiem, jak to powiedzieć, że trzeba wybrać, na którym przedmiocie bardziej zależy, czy wolę się pouczyć słówek na angielski, czy wolę się pouczyć jakiegoś działu z biologii. I mimo wszystko to te zdalne też miały swoje plusy i minusy, ale stacjonarnie czuję, że byłaby ta większa motywacja do nauki. Dobra, a czy może masz jednego takiego swojego nauczyciela, Sorkę albo Sora, które będziesz przychodziła obok naszej szkoły i pomyślisz sobie, tak, to dzięki tej Sorce ta szkoła jednak zrobiła swoje? No wielu było takich nauczycieli, Sorka Banach od matematyki, Sorka Dąbrowska od HIS-u, Sorka Modzelewska od chemii, Sorka Krupa, no i Sorka Czerw. Sorka Czerw od angielskiego właśnie. No, będę na pewno ciepło wspominać. Dobrze, dziękujemy. A chciałabyś może jeszcze kogoś pozdrowić, a może życzyć jakiś połamania nóg swojemu rocznikowi? Tak, całemu rocznikowi bym chciała życzyć połamania pióra, a w szczególności biolchemowi. Okej, dziękuję za wywiad. Ja jestem Patryk, tu jest mój kolega Kajetan. Kajetan, jak ci poszła matura? Myślę, że bardzo dobrze. Podobnie uważam, że poszła mi bardzo dobrze matura. A czy uważacie, że byliście dobrze przygotowani na dzisiejszą maturę z angielskiego? Boże, z matematyki. Jeszcze nie jestem Patryk. Ja jestem Patryk, tu jest mój kolega Kajetan. Kajetan, jak ci poszła dzisiejsza matura z matematyki? Myślę, że matura poszła mi dobrze. Celuję w dobre procenty. Podobnie uważam, że poszła mi bardzo dobrze. Myślę, że nawet mam szansę na 100%. A czy uważacie, że mimo zdalnych i mimo wszystkich sytuacji, które mogły wam trochę utrudniać tę naukę w naszej szkole, poszło wam dobrze i szkoła was przygotowała odpowiednio do matury? Powiem tak, w większości tak, tak. Ale jednak było to jakby własna nauka jeszcze. Zdecydowanie praca pana Marka Krasińskiego bardzo mi pomogła w przygotowaniu się do matury. A czy myślicie, że tak jak na dzisiejszy dzień, co do jutrzejszego, na angielski, jesteście przygotowani i dobrze wam pójdzie? Tak, myślę, że jestem bardzo dobrze przygotowany na jutrzejszą maturę. Również uważam, że angielski pójdzie mi całkiem dobrze. Jakbyście mieli celować w procenty, ile byście sobie dali? Zdecydowanie 100. 95 do 100. Dobra. I może jeszcze jedno pytanie do kolegi. Czy masz jakiegoś takiego ulubionego nauczyciela w naszej szkole? Myślę, że pana Andrzeja Bielaka. Bardzo lubię. Dobra, czy chcielibyście jeszcze może pozdrowić kogoś, powiedzieć jakieś słowo otuchy do swojego rocznika, życzyć reszcie maturzystom z tych 100%? W sumie no, nie wiem, mam nadzieję, że każdy zda jak najlepiej potrafi i w to, co celuje.
Mam nadzieję, że każdy spełni jakieś swoje takie może marzenie związane ze studiami i dostanie się tam, gdzie by bardzo chciał. A co po maturze? Co planujecie? Gdzie będziecie jechać? Czy uważacie, że jesteście przygotowani na to i poradzicie sobie? Tak naprawdę to jest dla was skok na głęboką wodę według mnie. Szczerze to ze studiami, jak na mnie, to myślę, że programistyka, tworzenie takich gier, coś w tym stylu. I raczej celuję w miasto, to raczej Opole. Jeśli natomiast chodzi o mnie, to bardzo bym chciał się dostać na Politechnikę Warszawską na kierunek automatyka, robotyka i informatyka przemysłowa. W poniedziałek 16 maja na Hrubieszowskim Deptaku uroczyście pan minister Zbigniew Ziobro otworzył biuro poselskie Solidarnej Polski. Zapraszam do wysłuchania relacji z tego wydarzenia. Na Hrubieszowskim Deptaku zbliża się godzina 15. Tylu reporterów, tyle kamer i tylu reporterów, tyle ekip reporterskich w naszym mieście nie było dawno. Są przedstawiciele polskiej telewizji, jest TVN, no i Polsat. Oczywiście musi być również nasze radio, bo dzisiaj odbędzie się uroczyste otwarcie biura poselskiego Solidarna Polska. A konkretnie będzie to biuro pana doktora Marcina Romanowskiego, wiceministra sprawiedliwości. Już w tej chwili wszyscy się ustawiamy w to miejsce, gdzie będzie prowadzony reportaż, no i ja już też się do tego ustawiam. W uroczystym otwarciu będzie brał udział pan minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Niecodziennie gościmy tak ważnych gości w naszym mieście, tak więc nic dziwnego, że wszystkie media są tutaj obecne. Dzień dobry, witam Państwa na konferencji prasowej ministra prezesa Solidarnej Polski Zbigniewa Ziobro oraz ministra Marcina Romanowskiego, szefa tego okręgu wyborczego. Spotykamy się z okazji otwarcia biura Solidarnej Polski pana ministra Marcina Romanowskiego tutaj w Hrubieszowie. Może o zabranie głosu proszę pana ministra, inicjatora całej akcji. Bardzo proszę. Bardzo dziękuję. Drodzy Państwo, to dla mnie wielki zaszczyt, że mogę dzisiaj gościć jako prezes okręgu chełmsko-zamojskiego Solidarnej Polski pana Zbigniewa Ziobro, ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego, jednocześnie twórcę i prezesa Solidarnej Polski. To ta okazja jest szczególna, bo rzeczywiście po raz pierwszy w Hrubieszowie powstaje takie z prawdziwego zdarzenia biuro Solidarnej Polski, to drugie w naszym regionie po Biłgoraju, ale mam nadzieję, jestem o tym przekonany, nie ostatnie. Hrubieszów to miejsce, gdzie Polska się zaczyna, gdzie rzeczywiście te wartości, które są ważne dla każdego Polaka, a o które również Solidarna Polska w swoim programie walczy. Bóg, honor, ojczyzna, rodzina, tradycja. Tutaj znajdują rzeczywiście swoje miejsce i są w sposób szczególny w sercach ludzi, więc dlatego między innymi nie mogło zabraknąć też biura Solidarnej Polski właśnie tutaj. Drodzy Państwo, ten program, z którym jesteśmy obecni na całej Lubelszczyźnie, w całej Polsce, to rzeczywiście silne państwo i myślę, że tutaj w Hrubieszowie, szczególnie w kontekście tych zagrożeń, z którymi się borykamy w ostatnich tygodniach, miesiącach, myślę, że on jest szczególnie ważny i aktualny, ale też wiele spraw w naszej ocenie bardzo ważnych, wręcz fundamentalnych, jeżeli chodzi o teraźniejszość i przyszłość Polski. Też mieszkańcy Hrubieszowa, całego powiatu, całej Lubelszczyzny również mają bardzo mocno w swoich sercach i w swoich umysłach. Mówię tutaj o suwerenności, o obronie suwerenności naszego kraju, Polski, w kontekście różnych trendów, czy to globalizacji, czy centralizacji Unii Europejskiej. Mówię tutaj o racjonalnym ochronie klimatu, nie uleganie żadnym ideologiom
a myślę, że szczególnie po rosyjskiej agresji widzimy, jak bardzo niebezpieczne są te wszelkie ideologie, które powodują, że moglibyśmy się stać jako Polska, jako Unia Europejska uzależnieni od rosyjskiego gazu. Ochrona rodziny to też jest bardzo ważny temat dla nas, w szczególności wszystkie projekty, które chociażby w Ministerstwie Sprawiedliwości realizujemy, wspierające rodzinę, też są ważnym dla nas tutaj tematem. Wreszcie ochrona wolności religijnej, ochrona naszej chrześcijańskiej tożsamości, która tak często jest atakowana czy szargana. Także drodzy Państwo, to są wszystko te obszary, które zarówno dla Solidarnej Polski, jak i dla tego regionu są szczególnie ważne, dlatego bardzo się cieszę z rozwoju struktur, z tego zainteresowania. To biuro jest właśnie tego wyrazem, ale jest też, myślę, bardzo ważnym katalizatorem, że rzeczywiście chcemy być blisko ludzi, słuchać ich potrzeb i starać się na nie odpowiadać. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się tutaj, szczególnie z Hrubieszowa, z całego powiatu, właśnie do tego, że to biuro powstało. Myślę, że to będzie bardzo ważny punkt dla mieszkańców, gdzie każdy będzie mógł przyjść, podzielić się swoimi troskami, uwagami, a ja mogę gwarantować, że zarówno ja, tak jak inne osoby zaangażowane tutaj w powiecie hrubieszowskim Solidarną Polskę, na pewno będą tymi uważnymi słuchaczami. Jeszcze raz bardzo dziękuję i proszę o zabranie głosu panią starostę Anetę Karpiuk, która współtworzy Klub Solidarnej Polski tutaj w Radzie Powiatu. Bardzo proszę. Szanowni Państwo, jako starosta powiatu hrubieszowskiego i wiceprzewodnicząca Okręgu Solidarnej Polski jestem zaszczycona, że dzisiaj w powiecie hrubieszowskim po raz pierwszy możemy gościć właśnie pana ministra Zbigniewa Ziobro. Dla nas po otworzenie Biura Solidarnej Polski jest ogromną, taką ważną i dzisiejszym ważnym wydarzeniem dla powiatu hrubieszowskiego, dlatego że program Solidarnej Polski jest bardzo bliski mieszkańcom powiatu hrubieszowskiego, tradycjom, religii, przywiązaniu do rodziny, a jak również wsparciu Solidarnej Polski właśnie samorządu powiatu hrubieszowskiego. Także bardzo dziękuję panu ministrowi za to, że zaszczycił nas tutaj swoim przyjazdem i otworzenie biura sprawi, że mieszkańcy będą mogli mieć lepszy dostęp do pana ministra i mogli rozwiązywać problemy, które często są dla nich bardzo ważne. Dziękujemy bardzo. Dziękuję pani starosto. Panie ministrze, bardzo proszę. Dzień dobry Państwu. Ziemia lubelska, ziemia hrubieszowska to bardzo ważne miejsca dla Solidarnej Polski, dlatego szefem okręgu jest tutaj pan minister Marcin Romanowski. Między innymi z tego względu dzisiaj będę miał przyjemność spotykać się z mieszkańcami i rozmawiać o największych bolączkach, problemach i tym, w czym my jako politycy, którzy też pracują w Warszawie, mogą pomóc. Też pomóc pani staroście, która niezwykle dzielnie zabiega o najważniejsze sprawy dla swoich mieszkańców. Ale żeby ta pomoc mogła być skuteczna, ważne jest też, byśmy mogli rozwiązywać problemy w Warszawie, również te problemy, które czyni nam Unia Europejska, rzucając kłody pod nogi, zamiast pomagać wtedy, kiedy Polska otwiera swoje serca dla milionów uchodźców z Ukrainy. I powiedzmy sobie szczerze, to nie tylko jest z jednej strony wyraz pięknych cech naszej polskiej tradycji i kultury, ale też jest to określone zobowiązanie finansowe, jakie wzięliśmy na siebie i jesteśmy gotowi je dalej realizować, ale Unia Europejska nieraz poucza nas tak protekcjonalnie, że solidarność leży u podstaw jej powołania i pouczała nas też, że powinniśmy angażować się finansowo w wsparcie dla migracji z lat 2014-15, kiedy pani Merkel zapraszała uchodźców z północnej Afryki do Europy, a teraz nie widzimy gotowości do tego, aby Unia Europejska choćby 1 euro zechciała dołączyć się do tego wielkiego wysiłku finansowego związanego ze wsparciem dla uchodźców. Liczę na to, że to się zmieni, że Unia Europejska poza tą sferą propagandy, w której jest niezwykle skuteczna i haseł i deklaracji, jakie wszemi wobec składa, zechce jednak realnie i konkretnie udzielać wsparcia też polskiemu państwu w zakresie tych zadań, które wzięło na siebie, a może nie tyle państwu, co bezpośrednio uchodźcom, bo o tym właśnie tutaj mówimy.
Ufam też, że uda się rozwiązać tą trudną sytuację wynikającą z szantażu, jaką Komisja Europejska zastosowała wobec naszego kraju, korzystając z nowych narzędzi prawnych, jakie otrzymała niedawno. I te środki europejskie, które Polsce się należą, bo są kredytem zaciągniętym w imieniu wszystkich państw europejskich i żerowane są przez wszystkie państwa europejskie, a więc przez Polskę, i Polska już te środki niejako spłaca ten kredyt z góry, mimo że tych należnych pieniędzy jeszcze nie otrzymała, że te pieniądze jak najszybciej też wpłyną do nas i będą wspierać również rozwój tej ziemi, na której jesteśmy, Lubelszczyzny, też Hrubieszowa i tych wszystkich okolic, które w tej pięknej części Polski, w której dzisiaj też mam przyjemność być wspólnie z panem ministrem Romanowskim i z moimi współpracownikami. Dziękuję panie ministrze. Zapraszam państwa do zadawania pytań. Przypominam o stadzie panującej na konferencjach pytania pana ministra. Jedno pytanie na redakcję. Bardzo proszę o przedstawienie się i wskazanie redakcji. Pani redaktor Polsat, bardzo proszę. Katarzyna Szczerek, Polsat. Panie ministrze, chciałam popytać o to, jak dużo rozmawia pan z prezesem Jarosławem Kaczyńskim o pomysłach na zmianę ordynacji wyborczej. I chciałam również podpytać jednocześnie, co o tych pomysłach sądzi Solidarna Polska. Tutaj oczywiście mam na myśli zmianę liczby okręgów w Sejmie, czy odejście od JOW-u w Senacie. Nie rozmawialiśmy jeszcze o ten temat, w związku z tym przedwczesne byłoby tutaj zajmowanie stanowiska Solidarnej Polski. Solidarna Polska jest tą partią polityczną, która podejmuje kluczowe decyzje gremialnie. One muszą być zawsze poprzedzone dyskusją wewnątrz zarządu partii, a co najmniej prezydium. W tej sprawie nie dyskutowaliśmy, dlatego nie jestem w tej chwili władny dać pani redaktor odpowiedzi na pytanie. Dziękuję bardzo. Proszę, Fakty TVN, Zbyszek Maciej. Chciałem zapytać pana ministra, czy jest pańska zgoda na projekt likwidujący Izbę Dyscyplinarną i czy są jeszcze jakieś szanse na negocjacje z PiS-em, na jakich warunkach? Panie redaktorze, Solidarna Polska złożyła do laski marszałkowskiej własny projekt zmian ustawy o Sądzie Najwyższym, który nie zawiera instytucji Izby Dyscyplinarnej, więc nie rozbija się tutaj problem o Izbę Dyscyplinarną. To jest pewien medialny problem, trochę obok rzeczywistości negocjacji, które się toczą. Jeżeli pyta pan stricte o Izbę Dyscyplinarną, to tutaj zawarliśmy porozumienie i problemu już nie ma. Jeśli chodzi natomiast o samą ustawę o Sądzie Najwyższym w wersji pana prezydenta, no to mamy zastrzeżenia do tej ustawy, nie kryjemy tego. One wynikają z faktu, że dziś obowiązująca ustawa o Sądzie Najwyższym, która zrodziła liczne konflikty i też sankcje strony Unii Europejskiej, jest autorstwa pana prezydenta i pan prezydent teraz przedkłada projekt, którym chce zmieniać swoją ustawę, jak to uzasadnia, pod presją de facto sankcji, czyli szantażu strony Unii Europejskiej. Nam jest trudno z tych względów godzić się na zmianę i pisanie polskiego prawa pod dyktando zagranicy, bo byliśmy przeciwni wprowadzeniu regulacji prawnych, które zwiększają kompetencje Unii Europejskiej. Byliśmy przeciwni zgodzie pana premiera Mateusza Morawieckiego na szczycie w Brukseli w grudniu 2020 roku, kiedy ten wyraził zgodę na tak zwaną warunkowość, która dała nowe kompetencje władcze Komisji Europejskiej w stosunku do państw członkowskich, w tym do Polski. I przestrzegaliśmy, że to tak się skończy, że skończy się nasięganiem do szantażu. Niestety tak się właśnie dzieje i dziś staramy się wyjść naprzeciw oczekiwaniu Prawa i Sprawiedliwości i pana prezydenta i znaleźć kompromisowe rozwiązanie tego trudnego problemu, który wystąpił w wyniku szantażu, jakim kieruje się Unia Europejska. Rozmowy postępują, są merytoryczne, jesteśmy na dobrej drodze do znalezienia racjonalnego, odpowiedzialnego kompromisu i myślę, że taki zostanie zawarty. Bardzo proszę, kolejną redakcję. TVN24, Marek Buzienka. Chciałem pana ministra zapytać, że Lewica apeluje o poprawę ustawy rozliczania się rodziców samotnie wychowujących dzieci. I czy Solidarna Polska będzie apelowała do koalicjantów o zgodę i poprawienie tej ustawy. Dlaczego rodzice samotnie wychowujący są w gorszej sytuacji od rodziny pełnej? Czyli...
Panie redaktorze, odniosę się do tego pytania wtedy, kiedy poznam projekt Lewicy. Nie znam go dzisiaj, trudno mi tak na wyrost tego komentować. Inna redakcja, no dobrze, panie redaktor, bardzo proszę. Panie ministrze, ja chciałam zapytać o porozumienie w sprawie testu bezstronności sędziów. Czy do takiego porozumienia doszłoby kiedy? Panie redaktor, prowadzimy intensywne rozmowy, negocjacje merytoryczne. Chcemy, aby rozwiązać ten problem w sposób, który nie spowoduje zapaści w polskim sądownictwie. Gdyby ustawa w wersji projektu przedstawionego przez pana prezydenta weszła w życie, to w tej chwili sprawcy najcięższych przestępstw nie mogliby być de facto aresztowani. Dlatego, że wystarczyłby wniosek w czasie posiedzenia aresztowego o zbadanie niezawisłości takiego sędziego i wtedy postępowanie aresztowe nie mogłoby dojść do finału. Sąd ma tylko 24 godziny na wydanie decyzji o tymczasowym aresztowaniu, na przykład zabójcy, albo członka zorganizowanej grupy przestępczej, albo pedofila. Jeżeli jego pełnomocnik na 2 godziny przed końcem takiej czynności, a nawet na samym początku, złożyłby taki wniosek, to sąd apelacyjny nie zdążyłby zebrać się w gronie 5 osób i wydać rozstrzygnięcie, czy dany sędzia jest, czy nie jest niezawisły, a później taki sędzia nie mógłby zdążyć zapoznać się z materią sprawy, poznać stanowiska stron i podjąć decyzję co do tymczasowego aresztowania. Innymi słowy, taki dam barwny przykład. Gdyby sprawa Trynkiewicza wydarzyła się wtedy, kiedy funkcjonowałyby takie przepisy, to Trynkiewicz poszedłby w siną dal i mimo, że byłyby twarde dowody, że zamordował 4 dzieci, sąd nie mógłby go tymczasowo aresztować. No chyba nie o to chodzi. My się na to nie możemy zgodzić. My możemy się zgodzić na rozwiązania, które będą gwarantować sprawne funkcjonowanie polskiego sądownictwa. I o to tylko się wszystko w tej chwili rozchodzi. Mam nadzieję, że znajdziemy wspólny język i dojdziemy do porozumienia. Myślę, że jesteśmy blisko. Nie widzę więcej pytań. Dziękuję bardzo. Zakończyła się konferencja prasowa, a teraz pan minister spotyka się z gośćmi, którzy są teraz zaproszeni na otwarcie biura. Pan minister wita się z mieszkańcami naszego miasta. Wspólnie z młodym reporterem Sebastianem Borkiem odwiedziliśmy Muzeum Regionalne Hrubieszowskie imienia księdza Stanisława Staszica podczas tegorocznej Nocy Muzeów. Zapraszam do wysłuchania relacji z tego wydarzenia. Po wizycie w muzeum odwiedziliśmy również Zinówkę. We wszystkich muzeach w Polsce jest organizowana Noc Muzeów. Po długiej przerwie, po 2 latach, w naszym mieście Muzeum imienia księdza Stanisława Staszica otwiera swoje drzwi dla gości, którzy tak samo jak w wielkich metropoliach będą mogli zwiedzić i przeżyć tą niezwykłą noc w muzeum. O zaprezentowanie programu dzisiejszego wieczoru, a właściwie dzisiejszej Nocy Muzeów, poproszę pana dyrektora Bartłomieja Barteckiego. Panie dyrektorze, proszę opowiedzieć naszym słuchaczom, czego będziemy mogli się spodziewać w dzisiejszym wydarzeniu. 10. edycja Hrubieszowskiej Nocy Muzeów musiała być wyjątkowa, co do tego nie było żadnych wątpliwości od samego początku. Przygotowaliśmy się do tego wydarzenia już od dłuższego czasu i od samego początku wiedzieliśmy, że głównym bohaterem dzisiejszego wieczoru będzie nic innego, a słynny już w świecie skarb denarów rzymskich odkryty w Cichoburzu 2 lata temu. Ten właśnie skarb w całości trafił do naszych zbiorów. To jest niemalże 5,5 kg antycznego srebra, niemal 1800 monet wybitych między I a II wiekiem naszej ery, więc coś absolutnie wyjątkowego, nie tylko w skali regionu Hrubieszowskiego, ale w ogóle w skali Polski i Europy. Więc to jest to, wokół czego budujemy narrację dzisiejszego wieczoru i o godzinie 19, czyli dosłownie za chwil kilka będziemy o tym skarbie po raz pierwszy dzisiaj dokładniej opowiadać. Chwilę później zaprosimy Państwa do wysłuchania krótkiej prezentacji na temat najnowszego nabytku w Galerii Twórczości Pawła Gajewskiego, bowiem udało nam się znowu upolować, mówiąc kolokwialnie, kolejne dzieło tego artysty, a jak wszyscy doskonale wiedzą, staramy się wszystkie prace, które pojawiają się gdzieś tam na aukcjach w Polsce, zdobywać do naszych muzealnych zbiorów. Mamy również zaplanowane na dzisiejszy wieczór zaprezentowanie rękopisów sporządzonych przez Bolesława Leśmiana w czasach, kiedy urzędował w Hrubieszowie jako notariusz. Te zostały przekazane do nas przez wiceministra
Sprawiedliwości doktora Marcina Romanowskiego, który też dzisiaj jest z nami tutaj na sali. Za chwileczkę też będzie pewnie miał okazję na własne oczy dary od siebie na naszych ścianach obejrzeć. A oprócz tego przedpremierowo, dosłownie przedpremierowo pokazujemy dzisiejszego wieczoru najnowszą wystawę pod tytułem Przenikanie świata dotyczącą tkactwa. Przede wszystkim są to prace autorstwa Magdaleny Sielickiej oraz Elżbiety Sielickiej, ale także prace uczestników tak przecież popularnych w naszym regionie warsztatów tkackich od wielu, wielu lat organizowanych, więc jest tego dużo. Od godziny 19 do w zasadzie godziny 21 ciągle coś się będzie działo, a potem zaczynamy kółko od nowa i znowu zaczynamy od 21 opowiadaniem o skarbie. Także jeżeli ktoś nie zdąży teraz, to żeby o 21 już po kolacji jeszcze mógł przyjść do nas i nas posłuchać. To jest bardzo wspaniałe, że po tak długiej przerwie na nowo możemy przeżywać te wszystkie atrakcje, jakie oferuje Hrubieszowskie Muzeum i tak naprawdę dopiero jeżeli czegoś nam brakuje, doceniamy to, gdy dopiero teraz możemy do tego wrócić. Dokładnie tak, czekaliśmy na ten moment bardzo długo. Troszkę się odzwyczailiśmy od zwiedzających, tak samo jak zwiedzający się odzwyczaili od chodzenia po miejscach użyteczności publicznej, szeroko pojętej, więc cieszymy się, że na ten moment po długiej, długiej przerwie jesteśmy w stanie zaproponować coś absolutnie wyjątkowego i do tego zachęcam, bo ta wystawa dzisiaj po raz pierwszy prezentowana w naszym muzeum, czyli Skarb Denarów Cichoburza, ale też w ramach ciekawostki powiem, że będziemy prezentować przez tydzień. Do 22 maja będzie jeszcze można ją obejrzeć, a potem na półtora roku skarb wraca do skarbca, do analiz i dopiero będziemy go po raz kolejny w pełnej krasie pokazywać pod koniec roku 2023. No to jest wyjątkowa okazja, także dla wszystkich mieszkańców naszego miasta i nie tylko. Jest to wydarzenie niezwykłe. Dziękuję panie dyrektorze. Dziękuję i zapraszam do muzeum. Dobra. Dzisiejszą Noc Muzeów, reportaż z tego wydarzenia przygotuję wspólnie z młodym reporterem Sebastianem. Sebastianie, przekazuję ci mikrofon. Dziękuję. Dziękuję bardzo za skorzystanie z naszego zaproszenia. Cieszymy się, że po tych długich miesiącach przerwy od odwiedzania placówek kultury. Wreszcie teraz sytuacja pozwoliła na to, żeby Noc Muzeów normalnie zorganizować i Państwa na to wydarzenie zaprosić. Cieszę się też, że po raz dziesiąty obchodzimy Noc Muzeów w Hrubieszowie. Po raz dziesiąty włączamy się w tą międzynarodową akcję, która ma w tym roku tak naprawdę już 25-letnią tradycję w skali europejskiej, u nas po raz dziesiąty. I stwierdziliśmy, że tej dziesiątej edycji to musi być coś absolutnie wyjątkowego. Ja się wprost czasem śmieję, że czekaliśmy na to wydarzenie 2 lata, a to, co dzisiaj pokazujemy, czekało na ten dzień 1700 lat. Bo ten skarb już 1700 lat temu chciał zostać wydobyty, ale chyba sytuacja polityczna czy militarna na to nie pozwoliła. Ja sobie pozwolę na początku powitać, bo jest z nami dzisiaj tutaj pan wiceminister sprawiedliwości dr Marcin Romanowski, który też odpowiedział na nasze zaproszenie. Cieszymy się bardzo, że pan minister do nas dołączył i pani starosta powiatu hrubieszowskiego, pani Anta Karpiuk, dziękujemy za obecność i za nieustające wsparcie naszych inicjatyw, których, jak państwo pewnie doskonale wiedzą, dość dużo starają się realizować. Ale to tak, żeby nie przedłużać, bo skarb jest gigantyczny, nie będę o każdej monecie oddzielnie odpowiadał, bo monet jest prawie 1800. Postaram się bardzo ogólnie to, co najważniejsze Państwu na temat tego skarbu powiedzieć. Drodzy Państwo, do marca 2020 roku mieliśmy w naszych zbiorach rubieszowskich raptem 100-kilkadziesiąt monet antycznych. To był m.in. skarb z Wilkowa z gminy Werpowice, odkryty jeszcze w latach 50. odkupiony przez Towarzystwo Regionalne Hrubieszowskie i przekazany do zbiorów muzeum jako jedna, chyba piąta tego oryginalnego skarbu. A oprócz tego sporo pojedynczych monet, czy złotych, czy srebrnych, gdzieś tam przypadkowo znalezionych w różnych częściach naszego regionu. Generalnie było tego niewiele, ale wydawało nam się, że i tak całkiem dużo, bo wcale okoliczne muzea naszego regionu wiele więcej tych zabytków monetarnych z tego okresu nie miały. Ale wydarzyło się coś absolutnie wyjątkowego, mianowicie 9 marca 2020 roku pojawił się w progach Muzeum w Hrubieszowie pan Mariusz Dyl z siatką. I w siatce tej miał coś, co ważyło ponad 5 kg. Był to klaser plus taki jeszcze woreczek śniadaniowy, w którym było 1616 monet, które, jak wtedy powiedział, zostały przez niego znalezione w Cichoburzu, rozciągnięte na dużej powierzchni, widać, że zaczepione przez jakiś pług, potem skrupulatnie przez niego wyzbierane, poukładane, wstępnie zakonserwowane, ale po jakimś czasie stwierdził, że to nie jest coś, co on chciałby trzymać w domu, w szafie, bo to jest coś, co powinno trafić do gablot muzealnych, coś, na co każdy powinien mieć szansę i prawo sobie popatrzeć. I tego właśnie dnia nasze muzeum wzbogaciło się o 2000% więcej monet rzymskich, które z jednej strony są dla nas super
zabytki, a z drugiej strony gigantycznym wyzwaniem naukowym, konserwatorskim, bo wiadomo, że każda moneta wymaga skrupulatnej oceny. I teraz tak, jesteśmy w Cichoburzu, to jest pogranicze gminy Hrubieszów i gminy Mircze, na takim właśnie polu intensywnie uprawianym przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną w Cichoburzu natrafiono na te monety. Z tego właśnie pola zostało to zbierane, a ponieważ wiedzieliśmy dokładnie, w którym miejscu został skarb odkryty, pojechaliśmy tam na miejsce, żeby się upewnić, czy przypadkiem coś tam jeszcze więcej na powierzchni tego pola się nie pojawiło. I oczywiście wiedzieliśmy, że to się musiało skończyć z znalezieniem kolejnych monet, bo nie da się tu wszystkiego wyzbierać. Dosłownie pojechaliśmy na miejsce, okazało się, że gołym okiem można było zbierać rzymskie denary. Ja się porównuję to do wybierania takich rodzynków ciastka. I trochę tak nasza praca wyglądała przez kilka dni, że bo te wszystkie chorągiewki, które na zdjęciu, to są po prostu sygnały spod wykrywacza, w których wiedzieliśmy, że są kolejne monety. I w trakcie tych dosłownie kilku dni badań, marzec 20 roku, drodzy Państwo, nie wiem, czy pamiętacie ten czas, ulice były kompletnie puste, wszyscy bali się w ogóle wyjść z domu, a myśmy musieli ratować stanowisko przed pługami, więc w ogóle znalezienie ludzi chętnych do pomocy w tych dniach wymagało nie lada umiejętności. Ale z drugiej strony też mieliśmy pewność, że nikt nam nie wejdzie w paradę, bo i tak nikt nie wychodził z domu, więc nikt nam nie przyjdzie na stanowisko nam pomóc, że tak powiem, w nocy szukać kolejnych monet. I faktycznie w ciągu tych kilku dni przeczesywania prawie ara powierzchni wydobyliśmy 137 kolejnych monet. Praktycznie wszystkie były nie głębiej niż 5 cm w Oraninie, więc w zasadzie gdyby przeszła porządna burza, to można byłoby gołym okiem tak naprawdę wybierać. Udało się to oczywiście dzięki naszym pracownikom muzealnym, ale też dzięki wsparciu z OMCS-u i dzięki kolegom ze Stowarzyszenia Grossus, ale także wielu innym osobom, które profesjonalnie i odpowiedzialnie posługują się wygrywaczami metali i postanowiły nam w tym szalonym zadaniu pomóc. Tutaj macie, drodzy Państwo, taki podrys rozrzutu. Te wszystkie kropeczki różowe to są po prostu rozprzestrzenienie monet na powierzchni pola. Najdalsze dwie monety, które znaleźliśmy, były od siebie 150 metrów. To po prostu świadczy o tym, na jak wielką skalę to pole zostało zdegradowane, rozciągnięte tymi pługami i jak wiele metrów kwadratowych trzeba było przejść, żeby te wszystkie pojedyncze monety pozbierać. One tak mniej więcej wyglądały w momencie wydobycia. To nie wynika z tego, że to jest kiepskie srebro. To jest efekt chemii wpuszczanej do naszej gleby. Najbardziej szkodzą naszym zabytkom archeologicznym wszystkie preparaty chemiczne, różnego rodzaju opryski, jakieś azotany, i to właśnie one powodują niszczenie tych eksponatów w trybie ekspresowym. Ale drodzy Państwo, takie śmieszne grzybki, się śmiejemy, że to tak nazywamy, to jest nic innego jak pozostałość po jakiejś szkatułce. Te monety były w czymś schowane. Nie był to garnek gliniany, bo fragmenty inaczej na pewno by się zachowały. Więc to była albo drewniana skrzynka, albo jakiś inny skórzany pojemnik, który był takimi właśnie wykonanymi z brązu, posrebrzonymi nitami przyozdobiony. Dokładnie jak to wyglądało, nie jesteś w stanie tego stworzyć, ale na pewno jakaś szkatułka, w której te monety się znajdowały, pierwotnie była. Nawet w takich warunkach przyszło nam pracować, bo teraz dwa razy do roku zawsze po każdej orce staramy się tam pojechać, żeby kolejnych kilka monet wydobyć, więc tutaj pierwszy śnieg grudniowy, 5 grudnia to chyba było, w takim błocie kolejnych chyba 9 czy 11 monet udało nam się nawet znaleźć. I dzięki temu ten skarb ciągle się rozrasta, aż do 1767 sztuk obecnie i waży 5,6 kg bez chyba tam dosłownie kilku gramów, więc wszystkie te monety zostały przez nas następnie sfotografowane, skatalogowane, no bo wiadomo, to jest zbiór gigantyczny i on po prostu wymaga wiele, wiele uwagi i wiele przede wszystkim wiedzy i cierpliwości, żeby się z tym wszystkim skrupulatnie uporać. Ale pomimo, że cenię swoich pracowników i sam też energii już sporo poświęciłem na czytanie literatury archeologicznej, to nie damy sobie rady sami poradzić z tym skarbem. Zasięgnęliśmy opinii fachowców naprawdę z pierwszej ligi. Tutaj mamy szanownego kolegę Kiryła Mezgina, pochodzącego z Charkowa, ale od wielu, wielu lat pracującego w Uniwersytecie Warszawskim. To on właśnie jest światowej w zasadzie już sławy numizmatykiem, który jak tylko usłyszał, to po pierwsze prawie dostał zawału, że taki skarb się pojawił, a po drugie jak się usłyszał, że on się ma nim zajmować, to oczywiście się zachwycił, bo już na zawsze jego nazwisko do tego skarbu będzie przypisane. A czemu to jest taki absolutny wyjątek? Już Państwu mówię. W
naszym, chociaż nie, to chyba będzie na kolejnej z prezentacji. To jest, tak mniej więcej wyglądało to w momencie, kiedy kolega Kirill Mysgin się z tym mierzył, wszystko próbował podzielić na, co się śmieją, na króla, oczywiście na konkretnych cesarzy, na konkretnych emitentów tych monet rzymskich, żebyśmy dokładnie wiedzieli, kiedy najstarsze, kiedy najmłodsze zostały z tych monet wybite i mniej więcej jak próbować ten skarb chronologicznie w dziejach regionu chrubieszowskiego datować. I tu mamy taką tabelkę, wiemy dokładnie, że najstarsze monety to są te, które wybił cesarz Wespazjan, to jest lata 71 wieku, czyli dokładnie w tym momencie, kiedy wybucha Wezuwiusz, kiedy pogrzebane są Pompeje, wtedy najstarsze monety w Rzymie z naszego skarbu zostają wybite, a najmłodsze pochodzą z końca wieku II, z czasów cesarza Septimiusa Severa, więc tych monet z różnych tam poszczególnych cesarzy mamy sporo. Mamy oczywiście bardzo dużo nabytków związanych z Markiem Aureliuszem, czyli tym, który być może część z Państwa kojarzy z filmu Gladiatorze. To ten, który umiera na samym początku, przekazuje władzę Komodusowi. Komodusa oczywiście też mamy i on faktycznie walczył na arenach gladiatorskich, może nie tak dynamicznie i dramatycznie, jak to w filmie zostało Ridleya Scotta pokazane, ale faktycznie tych monet Komodusa też w tym zbiorze jest dość dużo. Ale żeby o tym się już nie rozgadywać, to jest ciekawy wykres. Może wygląda pozornie nieciekawie, ale jest istotny. Spójrzcie, drodzy Państwo. Mamy tutaj taką kreseczkę niebieską i kreseczkę pomarańczową. Kreska niebieska to są monety od znalazcy, czyli pana Maszodora. Mamy konkretny wykres chronologiczny na 1616 monet, tak to więcej wygląda. Czyli najmniej Wespazjanów, najwięcej mamy monet Antoninusa Piusa, Marka Aureliusza i Komodusa. I co ciekawe, tutaj jak ktoś lubi statystykę, matematykę, to zebraliśmy 137 monet. I identyczny praktycznie wykres mamy z tych 137 monet jak z 1616. Czyli to prawo statystyki nawet przy takiej serii monet znalezionych przez nas w polu też ciągle działało i faktycznie zawsze Marka Aureliusza było w tym zbiorze najwięcej. To sobie już możemy przeskoczyć. Tu mamy kolejny wykresik, kto najwięcej tych monet bił, ale to też chodzi o to, że po prostu on najdłużej panował, więc najwięcej było emisji właśnie z czasów Marka Aureliusza, czyli od 161 do 180 roku tych monet zostało bite od groma, mówiąc kolokwialnie. Tu mamy przedstawienia, drodzy Państwo, awersów, czyli poszczególne głowy cesarzy z okresem panowania. Tutaj część Państwa mają też powiększenie na tej sali, bo wiadomo, że nie wszystko da się z tych malutkich monetek w gablocie wypatrzyć, więc może całą, że tak powiem, chronologię Imperium Rzymskiego od lat 70. do końca wieku II prześledzić. To najstarszą monetę mamy tutaj, najmłodsza jest obok niej, to jest żona właśnie Septymiusza Severa, Julia Donna. Więc tutaj mamy te awersy. 27 typów awersów mamy, czyli 27 rodzajów twarzy na tych monetach. Trudniej zaczyna się robić, kiedy mówimy o rewersach. A tu właśnie jeszcze mamy kolejne te przedstawienia poszczególnych cesarzy. Czasem się po prostu pojawiają te same imiona, a różne podtytuły. Czyli za czasów Marka Aureliusza wbijano monety ku pamięci na przykład jego żony, albo ku pamięci swojego syna, albo brata, albo... Czyli bardzo wiele wariantów monet w ciągu jednego panowania jednego cesarza było wybijanych. Ale mamy też w całym tym zbiorze monety absolutnie wyjątkowe, ale do tych za chwileczkę wrócę, mianowicie na śledownictwo barbarzyńskie, czyli taki gocki kryminał z pierwszych wieków naszej ery. I tu zaczyna się jazda, moi drodzy, bowiem rewersy to jest temat na napisanie encyklopedii. Samych bóstw albo personifikacji różnych bóstw rzymskich mamy chyba z 80 albo 90, a do tego dodamy jeszcze elementy związane z różnymi wydarzeniami w Rzymie, to pewnie będzie ich ze 200 albo 300, ale to wszystko musimy dokładnie, skrupulatnie opisać, przeanalizować, żeby to skatalogować. Ja tylko dla przykładu Państwu powiem, że mamy serię bogów. Apollo był piękna, Minerva, bogini mądrości, Vesta i wiele, wiele innych bóg wojny, Mars czy Herkules, opiekun podróżujących oraz handlujących, ale oddzielnie mamy tak zwane personifikacje, czyli powiedzmy przedstawienie postaci mężczyzny bądź kobiety z konkretnymi elementami, które świadczą po prostu o tych cechach, które jej towarzyszyły. Czy właśnie mamy na przykład personifikację uczciwego handlu i równości z taką wagą, nie mylić z Temidą, panie ministrze sprawiedliwości. Temida troszeczkę inaczej, że tak powiem, wyglądała. I różne inne uosobienia, chociażby nie, wegetacji roślinnej, losu, powodzenia, fortuna. Generalnie tych wariantów jest naprawdę bardzo, bardzo dużo, nie sposób je tutaj streścić. Ale mamy też personifikacje geograficzne, byśmy tak powiedzieli. Pamiętajmy o tym, że Imperium Rzymskie to był gigantyczny twór polityczny i geograficzny. I stąd mamy na przykład sylwetkę kobiety, która utożsamia Germanię. Mamy sylwetkę kobiety siedzącej sobie na jakimś tam krzesełku z napisem Hispania jako element po prostu Imperium Rzymskiego. Mamy tutaj na przykład Egiptosa,
też siedzącą postać, obok którego taki śmieszny ptak z długim dziobem, nie wiem, może ktoś jest tutaj z Państwa znawcą ptaków, to może mi powie, jaki to egipski ptak mógłby być. Mamy obok Arabię. Skąd to wiemy? Bo obok tej sylwetki kobiety jest mały wielbłąd. Jedyna taka moneta w całym zbiorze, która nawiązuje właśnie do uosobienia Arabii jako jednej z prowincji. I mamy też na przykład tutaj Afrika napisane jako też ta część Imperium Rzymskiego. A oprócz tego mamy jeszcze inne rozgrywania, na przykład nie wiem, Nil, tak zwany Nilus, bądź jeszcze kilka innych. Więc nie będę Państwu o tym oczywiście wszystkim opowiadał, bo to byśmy do rana gadali, pewnie by jeszcze brakło czasu. A to jest właśnie to, co jest jeszcze trudniejsze. Powiedzmy, bus mamy 60-70. To jest do ogarnięcia, ale mamy jeszcze mnóstwo innych różnych przedstawień, jakichś albo architektonicznych, albo upamiętniających na przykład zgodę pomiędzy dwoma cesarzami, uściśnięte dłonie, jakieś ołtarze, jakieś naczynia, scenki rodzajowe. To wszystko będzie przez nas w najbliższych kilkunastu miesiącach dokładnie analizowane, opisywane po to, żeby można było z tego zrobić pełne opracowanie naukowe, żeby każdy z Państwa, nieważne czy zajmuje się numizmatyką, czy z archeologiem, historykiem, czy po prostu lubi czasem poczytać ciekawe rzeczy, to będzie mógł sobie spojrzeć na konkretną monetę i będzie wiedział, co mincerz tamtych czasów miał na myśli, co chciał na tym rewersie swoim dziele przedstawić. I teraz, proszę Państwa, te czerwone kropeczki to są skarby denarów. Niby dużo tego w Europie, więc niby czemu ten nasz jest taki absolutnie wyjątkowy? Z konkretnego względu, bo standardowo skarby monet rzymskich to jest około 150-200 egzemplarzy. Monet, które mają, skarby, które mają ponad 1000 monet, jest zaledwie kilkanaście w Europie, a takich, co mają powyżej 1500, to już w ogóle na palcach pewnie dwóch dłoni trzeba było policzyć. I takich skarbów jest naprawdę bardzo, bardzo mało. Stąd ten nasz, tutaj zaznaczony gwiazdką, jest czymś absolutnie wyjątkowym. Też z tego powodu, że w ciągu ostatnich 50 lat nie znaleziono depozytu monet, który byłby w całości w zbiorach muzealnych. Owszem, wiemy o skarbach, które mają, nie wiem, po 3000 egzemplarzy, ale są znalezione w latach 40. W większości tych monet nie da się dzisiaj tak naprawdę już odnaleźć. Wiemy tylko z literatury, że one były, ale nie ma takiej możliwości, żeby od pierwszej do ostatniej monety wszystko dokładnie przebadać, żeby tymi nowoczesnymi metodami numizmatycznymi czy technicznymi te skarby przeanalizować. Więc kiedy się tylko pojawiła informacja o tym, że taki skarb został znaleziony w regionie chrubieszowskim i w całości dzięki postawie pana Mariusza Dylo trafił do nas, to po prostu prawie się pozabijali między sobą, żeby móc, że tak powiem, jako pierwsi ten skarb do siebie, do swojego CV naukowego dołączyć. Na szczęście mamy to wszystko już dogadane. Wiemy dokładnie, kto się tym będzie zajmował, a oczywiście my tym będziemy na bieżąco pomagać. I to jest to, co powoduje, że ten skarb jest jeszcze bardziej sensacyjny. Bo do pewnego momentu wydawało nam się, że najmłodsze monety to są te wybite właśnie w czasach Septymiusza Severa, czyli powiedzmy tam pod koniec wieku II. Ale kiedy przejrzeliśmy wszystkie 1767 monet, okazało się, że cztery z nich są jakieś dziwne. O co chodzi? One zostały wykonane na wzór monet rzymskich, ale nie są one wybite w mennicach rzymskich. Czyli po prostu ktoś celowo, wiedząc jak wygląda moneta oryginalna, wykonał samodzielnie matrycę do wybicia awersu i rewersu, wydrapał na tej matryce jakieś tam głowy, które miały naśladować konkretne głowy z monet oryginalnych, poumieszczał jakieś dziwne literki, czasem czytelne, czasem mniej czytelne na otokach tych monet, po prostu wybił jako oryginały. A ponieważ najmłodsze monety, znaczy najstarsze monety wybijane właśnie jako te falsyfikaty, ale falsyfikaty z epoki pochodzą z końca wieku III, no to stąd wiemy, że ten skarb ma przynajmniej 1700 lat, nie jest starszy dopiero pod koniec wieku III, a może nawet na początku wieku IV został zdeponowany. I to właśnie mamy takie śmieszne, bo kaprawe by się powiedzieli, takie brzydkie te głowy, te koślawe literki czasem w ogóle podwracane, bo ci, którzy wybijali te literki, po prostu patrzyli na oryginał, ale sami nie potrafili czytać ani pisać, więc po prostu wiedząc, że coś na tej monecie powinno być, to tak te monety dość koślawie wykonywali. I stąd właśnie wiemy, że ten skarb został o wiele później niż nam się początkowo wydawało. Drodzy Państwo, tutaj właśnie mamy też, oryginał wygląda tak, tej monety. A tu mamy to takie trochę nieudolne naśladownictwo wykonane przez barbarzyńców gdzieś albo w okolicach Cichogórza, albo te monety przyjechały z terenów dzisiejszej Ukrainy, bo jak Państwo sobie spojrzą na tą mapkę po prawej stronie, te wszystkie czerwone kropeczki to są po prostu monety, które są naśladownictwami monet rzymskich, czyli ewidentnie na terenie dzisiejszej Ukrainy funkcjonowały pracownie fałszerzy starożytności, bo oni po prostu wiedzieli, że trzeba tych monet naprodukować, być może wtedy też była, nie wiem, jakaś inflacja, hiper, tak jak się teraz dużo pieniędzy drukuje, ciągle wyciągamy nowe, wydrukowane z
bankomatów, to może wtedy też po prostu trzeba było dziurę budżetową jakoś załatać dorobieniem pieniędzy. I takich monet właśnie najwięcej jest znanych z tej części obecnej Europy i ten nasz skarb jak najbardziej wpisuje się w ten zasięg terytorialny skarbów i monet, które udają monety antyczne, a są wybite przez kryminalistów tamtych czasów. Mamy też w zbiorze monety z dziurką, z otworkiem, byśmy sobie powiedzieli, tak, bardziej profesjonalnie. One spełniły funkcję biżuterii. Znaczy pewnie też miały swoją wartość nominalną, w sensie jako powiedzmy tam konkretna wartość pieniądza do kupienia czegoś, ale pewnie były też noszone na szyi, bo nawet czasem widać, że są takie wyszurgane, mówiąc brzydko, wyślizgane od przewlekania przez ten otwór jakiegoś tam rzemyka czy sznurka. A mamy też nawet taki, gdzie nie dokończono wiercenia tego otworu, tylko jest częściowo zaczęta dziurka przy tej monecie, ale ktoś po prostu nie dokończył swojego dzieła i tak trafiły one do ziemi. Często się pojawia pytanie, moi drodzy, pewnie może nawet uprzedzam wasze pytania, ile ten skarb faktycznie jest warty? Znaczy nie mówię o czasach współczesnych, tylko ile był warty w czasach, kiedy został ukryty do ziemi. Wyobraźcie sobie, że jesteście wysoko postawionym oficerem w współczesnej armii. Nie wiem dokładnie, jakie są dochody w naszym wojsku, ale pewnie nie najmniejsze. I przez 6 lat nic nie wydajecie, tylko wszystko odkładacie. Mniej więcej tak należałoby ten skarb oszacować. To jest 6-letni żołd dobrego żołnierza rzymskiego. Więc no, pewnie wioski by za to nie kupił, ale już pewnie niezły dom udałoby się nawet przy obecnych cenach stali i cementu wybudować. Więc jest to solidny skarbiec, dość cenny skarb i podejrzewam, że dlatego kogoś, kto go ukrył, mógł stanowić wartość ogromną, a może nawet to był skarb nie prywatny jednej osoby, tylko być może po prostu skarb jakiegoś plemienia, jakiejś większej wioski zgromadzony na czas wojny czy innego kryzysu. Ktoś go po prostu ukrył w ziemi. Jak widać, no nie udało mu się tego kryzysu przetrwać, bo ten skarb przeleżał w ziemi 1700 lat, aż go rolnicze pługi zaczepiły. I teraz już troszeczkę zbliżając się ku końcowi, archeologicznie jesteśmy w regionie Chrubieszowskim, to jest nasz zakątek, gdzie dzisiaj stoi 15 km samochodów. I tutaj właśnie jest przestrzeń, gdzie jednocześnie obok siebie przez jakiś czas żyli Wandalowie, Goci i też Goci, że tak powiem, w stanu dzisiejszej Ukrainy. To właśnie jest obszar, drodzy Państwo, który był takim centrum biznesowym świata starożytnego. To po prostu się tak duże ilości monet pojawiały, bo one po prostu były potrzebne. Goci używali pieniądza nie po to, żeby go przetopić, zrobić z niego biżuterię. Oni po prostu używali pieniądza tak samo jak my dzisiaj. Po prostu mieli sakiewki pełne denarów tylko po to, żeby regulować płatności pomiędzy sobą, żeby dokonywać zakupów towarów czy jakichś innych usług, więc praktycznie każdy mieszkańcy tego regionu takimi monetami się posługiwał, a nie traktował tego jako czegoś egzotycznego. I przez jakiś czas właśnie była mowa, czy to jest skarb wandalski czy gocki. Gdybyśmy nie mieli tych 4 monet, tych 4 falsyfikatów wybitych w III wieku, to pewnie byśmy do ostatniej chwili uważali, że faktycznie to jest ten czas, kiedy Wandalowie jeszcze żyją na naszym regionie, pojawiają się ci groźni goci z północy, ze Skandynawii, docierają na tereny Kotliny Rubieszowskiej i oni pobijają, walczą z Wandalami. Wandalowie ze strachu albo w nadziei, że uda się po swoje precjoza wrócić, ukrywają ten skarb. Tak było przez kilkanaście tygodni, dopóki tych 4 monet nie namierzyliśmy. A ponieważ już wiemy, że one zostały wybite o wiele, wiele później, to stąd nasza wiedza wprost, że te monety przez ponad 100 albo ponad 150 lat były normalnie jeszcze w obiegu takim codziennym, nim nastąpiły jakieś okoliczności, które sprawiły, że ich ówczesny właściciel zdecydował się ukryć w ziemi. Teraz pytanie, czy w ziemi? My staramy się cały czas, moi drodzy, prowadzić analizy nie tylko numizmatyczne, ale również analizy geograficzne. Bo dzisiaj wiadomo, teren się zmienia, systemy melioracji, różnego rodzaju rolnictwo, to wszystko wpływa na to, jak wygląda teren współcześnie. Więc stwierdziliśmy, że spróbujemy przeanalizować całe okolice miejsca odkrycia skarbu po to, żeby określić, czy tam kiedyś, nie wiem, była woda, czy tam były jakieś rzeki, jakieś inne elementy takiej zabudowy. I wyszło na to nam, na chwilę obecną, że faktycznie to wyniesienie być może w ogóle było fortyfikowane, że są tam jakieś w ogóle rowy celowo przez kogoś kiedyś wykopane. Czy w okresie zdeponowania skarbu, tego jeszcze nie wiemy. Ale jest to miejsce absolutnie wyjątkowe, sensacyjne, także pod kątem właśnie takim geograficznym. Ale żeby to wszystko zrobić, złożyliśmy wniosek do Ministerstwa Kultury o to, żeby dofinansować te badania, bo raz, że konserwacja kosztuje majątek. Wydanie książek teraz przy obecnych cenach papierów jest zabójstwem. Do tego jeszcze oczywiście koszty jakichś analiz metrograficznych czy chociażby digitalizacji. Więc na to staliśmy dofinansowanie właśnie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na 2-letni projekt pod tytułem
skardy na wścich oburza i w przyszłym roku, późną jesienią, może wczesną zimą, gotowa książka w postaci pełnego katalogu, dwujęzycznego, gdzie każda z monet będzie sfotografowana, opisana, co jest na awersie, co jest na rewersie, co konkretne typy rewersu przedstawiają, plus cała jeszcze otoczka archeologiczna, żeby ktoś, kto nie jest archeologiem, a taki katalog weźmie do ręki, po prostu był w stanie zrozumieć, jak ważny jest to zbiór monet i jaką pełni on funkcję w świecie antycznym. Żeby zdać sobie sprawę z tego, że Eugen Chrubieszowski już 1800 lat temu był taką kolebką biznesową świata antycznego, że tutaj nie było tak, że tylko sobie tam hodowano te zwierzątka, czy uprawiano jakieś tam pola, żeby przetrwać, to faktycznie było miejsce, gdzie docierały importy i z dalekiej północy, z dalekiego południa, to wszystko się tutaj miksowało i po prostu te pieniądze były potrzebne, one po prostu musiały być w ciągłym obiegu po to, żeby te wszystkie transakcje regulować. Drodzy Państwo, tutaj jak widzicie, w tej jednej gablotce mamy nawet nie wiem, tysiąc ileś tam monet. Przedstawione są wszystkie do Państwa awersami, czyli tymi tak zwanymi główkami, mówiąc oględnie. Kolejno chronologicznie, tak jak one po prostu zostały wybijane w kolejnych menicach, tak zostały one tutaj po prostu poukładane. A tutaj w tej gablotce macie, moi drodzy, te monety podwracane rewersami, żebyście mniej więcej zobaczyli, jaki jest wachlarz możliwości, jeżeli chodzi o rewersy. A plus ta prezentacja z tyłu, to jest jeszcze to wszystko, co te warianty, które też są możliwe do uchwycenia w tym skarbie. Skarb, moi drodzy, będzie prezentowany przez tydzień, do przyszłej niedzieli 22 maja, a potem on znowu trafia do naszych skarbców, magazynów, a tak naprawdę trafia do dalszych analiz, bo mnóstwo pracy jeszcze przed nami nas czeka. Będzie on też bohaterem bardzo ważnego wydarzenia we wrześniu tego roku, bowiem pierwszy raz w historii naszego kraju będzie organizowany Międzynarodowy Kongres Numizmatyczny. Z całego świata zjedzie się kilkaset, a może nawet kilka tysięcy osób do Warszawy i właśnie tamten skarb jako jeden z bohaterów będzie prezentowany przez cały tydzień i tam ze skarbem Ścichoburza oczywiście pojedziemy. A potem na ponad rok znowu trafia on do gabinetów naukowych po to, żeby daj Boże w zdrowiu w przyszłym roku, jesienią czy zimą zaprezentować jeszcze raz go w całości, ale już rozbudowany o całą narrację właśnie związaną z opisaniem poszczególnych emitentów, poszczególnych bóstw, personifikacji czy tych wszystkich elementów, które są na rewersach. Więc drodzy Państwo, dziękuję Państwu za uwagę. Jeżeli są jakieś pytania, bo oczywiście już pewnie przedłużyłem, to proszę teraz o szybkie pytanka, bo za 5 minut kolejny punkt programu. Jak z jakością srebra podraglanych monet? Czyli jest... To samo srebro. Co ciekawe, właśnie zdawałoby się, że te falsyfikaty powinny być, nie wiem, chrzczone, jak to się mówi, nie wiem, dorzucić do tego trochę miedzi, żeby one były gorszej jakości, ale wcale tak nie jest. Może po prostu też chodziło o to, że te monety przez to, że tak długo były w obiegu, w pewnym momencie stawały się już tak wyślizgane, nieczytelne, że może po prostu traciły niejako na wartości, więc próbowano je, byśmy powiedzieli, recycling, taki po prostu odzysk surowca już mocno wyszurganego po to, żeby te monety znowu trafiły do bieżącego obiegu, więc tutaj no nie dostrzegamy jakichś diametralnych różnic w surowcach, ale faktycznie niektórzy emitenci używają troszkę gorszego srebra. My to też wiemy stąd, że jest większa ilość takich właśnie zielonych wykwitów. Jeżeli jest dobre srebro, to nawet ta chemia w glebie nie powoduje, że one reagują. A są takie serie też, takie emisje monet, że po prostu są praktycznie nieczytelne, dopóki nie zakonserwujemy. Więc faktycznie były też takie momenty w dziejach Imperium Rzymskiego w pierwszym i drugim wieku, kiedy no próbowano tych monet wybić więcej, dodając do tego trochę no mniej srebrnego surowca. Czy są jeszcze jakieś, moi drodzy, pytania? Słucham Państwa. Ja chciałam powiedzieć, że ten detal, co był przedstawiony na tej monecie egipskiej, to może być ibis. O, sprawdzę sobie w Google'ach, będę wiedział, jak wyglądają ibisy. Nie wiem, czy to jakiś tukan albo inny Fleming, ale to chyba nie tej części świata. Więc sprawdzę sobie tego ibisa. Dzięki za sugestie. To ja będę miał wątpliwości kiedyś. Słucham. Jeszcze pytanie. Tak? Jeśli srebro było takiej samej jakości, to czy nie było go mniej na przykład, jeśli chodzi o wagę? Przedział wagowy, znaczy większość denarów waży ciut poniżej 3 gramów, a niektóre emisje ważą ciut powyżej 3. Więc tutaj no, nie dostrzegamy, że tak powiem, monet super cienkich albo super małych. One wszystkie musiały spełniać pewne kryteria, jeżeli chodzi w ogóle o przepisy świata antycznego Imperium Rzymskiego. Ale tak jak mówię, no,
50 z tych monet, bo tylko tyle, że tak powiem, udało nam się wcisnąć do tego projektu, będzie analizowanych pod kątem metalograficznym. Czyli po prostu z każdego emitenta weźmiemy po jednej monecie, po to, żeby sprawdzić, jaki był standard oszukiwania srebra w srebrze, byśmy nawiązali do klasyka. Więc pewnie kompletne analizy będę i wyniki w stanie powiedzieć za kilkanaście miesięcy, kiedy po prostu będziemy dokładnie wiedzieli, który cesarz najbardziej oszukiwał, jeżeli chodzi o bicie monet. To tylko tak jeszcze w ramach ciekawostki, w całym tym skarbie jest kilka egzemplarzy, które są no, super unikatowe. Znaczy pomijam te nasze dowodnictwa, bo one są po prostu ważne z punktu widzenia chronologii, ale są monety, których do tej pory ani razu nie znaleziono. W sensie, że na ileś tam set tysięcy monet w skali całej Europy, przeanalizowanych w ciągu ostatnich 100 lat, nikt takiej monety, takiej po prostu kombinacji awersu, rewersu nie znalazł. To się zdarza szalenie rzadko. Ale na chwilę obecną przynajmniej jedna albo dwie takie monety nigdy dotąd nie znalezione w tym skarbie są, co one już same w sobie powodują, że ten skarb jest interesujący, bo dostarcza dużo nowych informacji. Więc jeszcze szansa na ostatnie pytanie. A jeśli nie, to ja Państwu bardzo dziękuję za uwagę, ale nie rozchodzimy się, bo przechodzimy od razu do kolejnego miejsca, którym jest, z tego co pamiętam, tamten zakątek. Więc dziękuję za uwagę i zapraszam w takim razie za mną do kolejnej sali. Tam też jest. Drodzy Państwo, dosłownie ode mnie dwa słowa wstępu o tym, jak ważna jest postać Pawła Gajewskiego dla zbiorów naszego muzeum. Za chwileczkę koleżanka Dorota Grzymała pewnie jeszcze dopowie. Ja tylko powiem wprost, że od czasu do czasu zupełnie losowo wstukujemy hasło Paweł Gajewski, obraz wujka Google i sprawdzamy, czy coś się pojawi. Bowiem no, mamy świadomość tego, że jesteśmy największą galerią w Polsce twórczości tego artysty wywodzącego się z Drogojówki i staramy się po prostu wszystko, co pojawia się na giełdach dzieł sztuki w Polsce od razu przechwycić. Czasem to powoduje spekulacje, bo ktoś wie, że nam bardzo zależy, to wtedy oni podbijają cenę, ale staramy się, że tak powiem, najpierw udawać, że jesteśmy prywatnym kolekcjonerem, dopiero potem, kiedy dogadamy już konkretną kwotę, mówimy, że kupujemy dla instytucji, bo w tym momencie już jest zupełnie inna rozmowa. Wtedy, kiedy mamy pieniądze, robimy to, że tak powiem, z automatu, z dotacji podmiotowej, kiedy tych pieniędzy jest mniej, a tak właśnie było w czasach, kiedy szalała pandemia i zbieranie dochodów ze sprzedaży biletów po prostu było no, nierealne, to wtedy zwracamy się do organizatora, czyli do powiatu lubelskiego i w tym właśnie, w tej sytuacji taka konieczność i taka okazja była. Zwróciliśmy się do zarządu powiatu w Lubieszowie, żeby zdobyć dofinansowanie na zakup tego obrazu. Oczywiście to dofinansowanie, za co Pani starasznie bardzo dziękuję, udało zdobyć. Udało nam się ten obraz od właściciela odkupić, co ciekawe, bo osobiście jeździłem go odbierać do Warszawy jakiś czas już temu. Znajdował się w bloku tuż obok Muzeum Archeologicznego, w którym byłem setki razy. Po wielu innych po prostu sprawach i po prostu nie miałem świadomości tego, bo jak mogłem mieć świadomość, że dosłownie tuż za po drugiej stronie ulicy w tym budynku 10-piętrowym jest obraz, na który nasze muzeum pewnie połakomiłoby się już 15 lat temu. No, ale pewnego dnia pojechałem, tam okazało się, że na miejscu kolekcjoner ma wiele różnych obrazów, a ten jeden dostrzegł, że mógłby nas zainteresować, skontaktował się z nami, udało się wynegocjować dobrą cenę, zdobyć dofinansowanie od naszego organizatora i go kupić. Czemu jest taki ważny? Ja mam tego powiedzieć. Spróbować. Dziękuję za porządny wstęp i dobre wprowadzenie. Proszę Państwa, pierwsze, od czego bym chciała i powinnam zacząć, to, że kiedy podejmowałam pracę tutaj w muzeum, a było to jakieś 13-14 lat temu, nie mam pamięci do dat, więcej, dobrze, dyrektor mnie poprawia, że więcej. Ta galeria, w której się teraz znajdujemy, liczyła dokładnie 10 obrazów. Gajewski był malarzem jako tako rozpoznawalnym, ale uważam, że wciąż jeszcze wtedy mało znanym. Zainteresowałam się nim, ponieważ no, wynikało to z moich i osobistych upodobań i tego, że objęłam tutaj po prostu stanowisko w dziale sztuki, więc był to mój obowiązek. I okazało się, że mamy tutaj taką perełkę, nad którą nikt dotąd jakoś się bardziej nie pochylił, nie poświęcił jej więcej czasu. Kiedy dzisiaj zechcecie Państwo policzyć te obrazy, to mamy ich już ponad drugie tyle, więc
przez tych kilkanaście lat udało nam się powiększyć galerię przynajmniej dwukrotnie, o drugie właśnie tyle obrazów, kilkanaście sztuk konkretnie. Dzięki temu, że publikowaliśmy na bieżąco efekty różnych badań, tego co nam wychodziło gdzieś tam do tej pory, czyli zanim jeszcze zaczęło się robić głośniej o Gajewskim, jeżeli wpisaliście Państwo w Google to nazwisko, no to wychodziła jedna powielana wszędzie, bardzo krótka, lakoniczna nota biograficzna. Po jakimś czasie udało mi się, po kilku latach badań i też dzięki dofinansowaniu ze strony Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, opublikować taki zwarty katalog prezentujący zbiory Hrubieszowskiego Muzeum Pawła Gajewskiego, kładąc nacisk na to, że jesteśmy jedyną w Polsce galerią, która tą twórczością tego artysty się tak żywo interesuje i zajmuje. I publikacja tego katalogu, który rozesłaliśmy nie tylko w Polsce, ale również na świecie, śladem jakby miejsc, gdzie przebywał Paweł Gajewski, a katalog był dwujęzyczny, polsko-angielski, więc to sprawiło, że faktycznie, jeżeli znajdował się jakiś kolekcjoner, osoba, która miała w swoich zbiorach Gajewskiego, a którego chciała zbyć, odzywała się od razu do nas jako do tych, którzy, że tak powiem, już odgórnie poczuwamy się do, jako jakby mając prawo pierwokupu tychże obrazów. Więc tak udało nam się tę galerię powiększyć. W międzyczasie odezwała się też do nas na przykład wnuczka Pawła Gajewskiego, która też przekazała sporą część obrazów. Zobaczycie Państwo je w tamtej części galerii. To są głównie autoportrety Pawła Gajewskiego, portrety jego córek oraz portret pierwszej żony. Więc są to niezwykłe ciekawostki. I właśnie portrecistą wybitnym Paweł Gajewski był, dlatego kiedy dowiedzieliśmy się o tym, że kolekcjoner z Warszawy chce sprzedać obraz, który jest portretem, od razu wiedzieliśmy, że na pewno jesteśmy zainteresowani, gdyż te portrety są po prostu naprawdę bardzo dobre. Ja się zajmę kwestiami artystycznymi. Mnie zawsze, jeżeli dzwoni do nas kolekcjoner, interesuje fotografia, bo chce wiedzieć, o czym mówimy. Chcę też wtedy mieć jednoznaczną pewność, że sygnatura się zgadza, że styl się zgadza, że mamy do czynienia z Gajewskim. Natomiast kwestie finansowe, czyli negocjacje, żeby cenę zbić, zostawiałam zawsze szefowi. Jak mężczyzna z mężczyzną załatwia takie sprawy, to mam wrażenie, że to idzie trochę sprawniej. Ja jestem zbyt mało asertywna. Dzięki też dofinansowaniu, o którym wspomniał szef, dzięki, które spłynęło do nas od Zarządu Powiatu Hrubieszowskiego, dość, że udało nam się kupić obraz, którego normalnie byśmy pewnie nie zdołali z taką łatwością nabyć, a po drugie był to dla nas znak przede wszystkim tego, że nazwisko i jakby renoma Pawła Gajewskiego jest rozpoznawalna, że jest to pewne nazwisko, które sprawia, że tak, wiemy kto to jest, znamy tę twórczość, wiemy, że dla muzeum jest ona ważna, proszę bardzo, kupujemy. Więc to jest ważne, że ten portret jest też dowodem na to, że udaje nam się to nazwisko i tę twórczość rozpropagować z bardzo dobrym efektem, gdyż Gajewski jest już rozpoznawalny w Hrubieszowie, w regionie i nie tylko. Portret, który Państwo widzicie, prezentujemy dzisiaj po raz pierwszy, bo tuż po nabyciu znalazł się on w magazynie. Myślę, że może trochę dłużej teraz sobie tutaj na wystawie stałej poczeka na renowację, bo przyglądając się jemu w porównaniu do innych obrazów widzimy, że tej renowacji zdecydowanie potrzebuje. Natomiast jest tak samo bezpieczny tu na ekspozycji, jak był w magazynie i tak samo jak był bezpieczny w domu prywatnego kolekcjonera, więc myślę, że planem najbliższym na przyszłość jest przeprowadzenie gruntownej konserwacji tego obrazu, który przedstawia portret Tomasza Poratyńskiego. Dopiero będziemy się dowiadywali nieco więcej o tej postaci, natomiast wiemy, że był bliskim kuzynem tego kolekcjonera, od którego obraz nabyliśmy. Jest tu przedstawiony jako kilkunastoletni chłopiec w specyficznym, charakterystycznym mundurku. No i niewątpliwie biją z tego obrazu takie treści patriotyczne, powiedziałabym, w sposób jednoznaczny. I jako portret jest niezwykle, myślę, interesujący, ciekawy. Jeżeli Państwo później będziecie mieli chwilkę, to bardzo proszę sobie obejrzeć te obrazy, popatrzeć na to właśnie, jak charakterystyczne portrety Gajewski malował i jak pięknie uchwycał też ten profil taki psychologiczny. Modelunek też jest tutaj bardzo ciekawy, światło cieniowe, samo spojrzenie. No taki rys psychologiczny też przede wszystkim był dla Gajewskiego bardzo charakterystyczny. To też było chwalone w prasie. Dopowiem tylko, że obraz powstał w latach, upewnię się, 20. XX wieku. Był to szczytowy okres twórczości Pawła Gajewskiego. Lata 20. i 30. do okresu wybuchu wojny, kiedy to Gajewski był więźniem obozów koncentracyjnych. Świetnie jego kariera się rozwijała, był naprawdę
w gronie takich, dzisiaj byśmy powiedzieli, top of the top artystów w naszym kraju i nie tylko. Także mamy do czynienia z dziełem właściwie z tego koronnego okresu twórczości Pawła Gajewskiego. Nieco później będziemy mieli tutaj takie oprowadzania kuratorskie, więc jeżeli ktoś z Państwa zechce chwilę dłużej z nami pobyć, to ja z wielką przyjemnością opowiem więcej o samej sylwetce Pawła Gajewskiego, jak i o całej tej galerii. Podejdziemy sobie do niektórych wybranych obrazów, gdzie z radością też przeprowadzę dla Państwa takie wstępne ich analizy. Myślę, że możemy też je zrobić wspólnie, a wyjdą nam całkiem ciekawe wyniki z tego, więc nie mówię teraz za dużo, żeby zostawić coś na późniejsze oprowadzanie i zachęcam do tego, żeby z niego skorzystać. Jeżeli macie Państwo jakieś pytania, to oczywiście z chęcią na nie odpowiem. Lub może ktoś chce coś skomentować, powiedzieć. Że ma w zbiorach zimę, bo wszyscy zawsze patrzą, że mamy wiosnę, lato i jesień. Tak, 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 dokładnie. Może ktoś coś ma. Ja tylko powiem ciekawostkę, że mieszkam w tej miejscowości, z której właśnie pochodzi Paweł Gajewski. Też byłam zaskoczona i dowiedziałam się o tym dopiero pierwszy raz od pana dyrektora, który mnie poinformował, jak można żyć, nie wiedząc, że takie sławne osoby akurat tu wcześniej mieszkały. Nawet kilka domów dalej ode mnie właśnie mieszkał. I to naprawdę, jak dopiero się dowiedziałam, zaczęłam dociekać i starsi ludzie rzeczywiście pamiętają tą rodzinę Gajewskich, nawet dom pamiętają, gdzie był usytuowany. Więc to naprawdę warto poznawać historię. Zdecydowanie tak. Więc teraz mamy wspólny cel, żeby to skomponować. Jak tylko to możliwe. Czyli tak. Jak będziemy widzieli kolejne aukcje w internecie, to wiemy, oczywiście, to pokaż. Tak. Będę wspierać. Będzie nam bardzo miło. Za to z góry dziękujemy. To w tym razie dziękujemy Państwu za uwagę, ale nie rozchodźmy się, bo dalsze. Idziemy teraz do Justyny. Do Justyny. Do Wyśmiana teraz. Drodzy Państwo, przenosimy się tematycznie do postaci Bolesława Leśmiana, o którym za chwileczkę koleżanka Dorota Justyna Wojtek powie nieco więcej. Ja tylko wspomnę o okolicznościach. Chyba w lutym, Pani Starosto, było, że piłem pyszną kawę w gabinecie Pani Starosty i w pewnym momencie odpala swój telefon i pokazuje mi zdjęcie w telefonie, czy ja coś takiego kiedyś widziałem. No widzę, że ładna czcionka, ale na samym końcu jest data 1920 i podpis notariusz Bolesław Leśmian. Mówi, o, to w takim razie ja tego nie znam, ale już wiem, że chciałbym to chociaż zobaczyć, a jeżeli jest szansa, to mieć. No i Pani Starosta mówi, że to w takim razie proszę być dwa dni później w niedzielę w pracy, to przyjedzie ktoś i takie coś nam przekaże. No dobra, to z przyjemnością oczywiście będę. Też oczywiście już wiedziałem, że chodzi o pana wiceministra Macieja Romanowskiego, który to zdobył dla nas te właśnie rękopisy i postanowił je przekazać do zbiorów Hrubieszewskiego Muzeum, które jak się okazało nigdy wcześniej nikomu nie były znane, nie były publikowane, a dla nas stały się same w sobie ciekawostką. Po pierwsze, bo chcieliśmy je wyeksponować na wystawie stałej, żeby o tym rozdziale w życiu Bolesława Leśmiana móc nieco więcej na temat Hrubieszowa opowiadać, a jednocześnie troszeczkę o nim samym, bo to, o czym pisał tutaj, a za chwileczkę też Państwo o tym usłyszą, powoduje, że przenosimy się w czasie nie tylko do lat 20, do okoliczności, w jakich te dokumenty powstawały, ale także do takich prywatnych kwestii związanych ze życiem i zdrowiem Bolesława Leśmiana, bo jak się Państwo dowiedzą, to wcale zbyt dobrze zdrowotnie się w naszym mieście i zresztą w wielu innych miastach później nie czuł. I stąd korespondencja pomiędzy Leśmianem a prezesem Sądu Okręgowego w Warszawie była dość obfita i interesująca, ale oddaję głos koleżance Justynie, która to przewertowała te dokumenty od pierwszej jego literki do ostatniej kropki i stąd wiemy dokładnie, jak umieścić w czasie, przestrzeni i rzeczywistości lat 20. XX wieku niniejsze dokumenty. Oddaję głos. Dziękuję. Ja pozwolę sobie może tak bardziej pod kątem historycznym, w związku z tym, że jestem historykiem, to bardziej właśnie starałam się i na tle historii Hrubieszowa umiejscowić te dokumenty, ale no, trzeba przyznać, że te dwa rękopisy są bardzo cennym źródłem dotyczącym nie tylko życia zawodowego Bolesława Leśmiana, ale również życia prywatnego. Bolesław Leśmian objął notariat w Hrubieszowie we wrześniu 1918 roku. Wcześniej był między innymi urzędnikiem na kolei. No też trzeba przyznać, że bliżej mu było do poety niż do notariusza.
Także o tym zresztą też świadczy jego twórczość. I jeżeli chodzi o ten okres chrubieszowski, zamieszkał on tutaj w Chrubieszowie w jednym z domów na ulicy Długiej, dokładnie to była Długa 42. Tutaj nad dokumentami mamy obraz prezentujący ten dom. Rodzina Leśmianów, czyli żona Zofia Chińska, która była malarką i dwie córki, razem właśnie z Bolesławem Leśmianem, zamieszkali tutaj na piętrze w tym budynku. I jeśli chodzi o ten okres chrubieszowski, to zachowało się dużo wspomnień mówiącym o tym, że rodzina Leśmianów często spacerowała po Chrubieszowie, spotykała się tutaj z miejscowymi przedstawicielami kultury. Między innymi Bolesław Leśmian był zaprzyjaźniony z Adamem Szczerbowskim, który uczył w Chrubieszowie, tutaj w miejscowym gimnazjum. Później wyjechał do Zamościa, był tam dyrektorem gimnazjum i ta przyjaźń później była kontynuowana, kiedy Leśmian został przeniesiony do Zamościa. Objął tam też notariat w 1922 roku. Bardzo często właśnie spotykali się w domu, spotykał się z Adamem Szczerbowskim w jego domu, również w Zamościu. Często rozmawiali właśnie na temat poezji. Tutaj też z Bolesławem Leśmianem po raz pierwszy spotkał się Stanisław Ciesielczuk, nasz miejscowy poeta, członek grupy literackiej Kwadryga, który ukończył gimnazjum w Chrubieszowie. I te dwie rękopisy dotyczą dokładnie roku 1920. Pierwszy jest 31 sierpnia 1920 roku, a drugi jest 29 września 1920 roku. Oba dokumenty zostały wysłane właśnie w Warszawie, zostały napisane w Warszawie i złożone do prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie z prośbą o przeniesienie na inny notariat. Pierwszy dotyczy prośby o przeniesienie na stanowisko notariusza w Sądzie Pokoju w Warszawie, a drugi dotyczy przeniesienia właśnie też na stanowisko notariusza w dziale hipotecznym Sądu Pokoju na Pradze. Jeżeli chodzi o te dokumenty, to z historii wiemy, że sierpień wiąże się, w ogóle 20 rok to jest okres wojny polsko-bolszewickiej i rodzina Leśmianów musiała stąd wyjechać do Warszawy. Miejscowe władze ewakuowały notariat w Chrubieszowie, wszystkie dokumenty zostały stąd wywiezione, również rodzina Leśmianów stąd wyjechała właśnie do Warszawy. I w tym okresie, kiedy właśnie przebywali w Warszawie, zostały napisane te dwa pisma. To pierwsze pismo, ono zawiera dokładnie jakby takie, są w nim określone powody, dlaczego Leśman prosi o to przeniesienie do Warszawy. Między innymi skarży się na zły stan zdrowia. On często miał, no w tamtych czasach, jak się mówiło, krwotoki płucne. Jego najbliżsi w rodzinie też chorowali na gruźlicę i umarli na gruźlicę. Między innymi też jego siostra. Zresztą razem z tą siostrą został pochowany w Warszawie, w jednym grobie. Znaczy w grobie tej siostry, jego ciało zostało złożone. Również chciał przenieść się ze względu na to, żeby jego córki mogły otrzymać odpowiednie wykształcenie. One tutaj uczęszczały do gimnazjum. Było to gimnazjum prywatne, żeńskie. Jak wiemy, na początku, zaraz po odzyskaniu niepodległości, no nie było, były tylko gimnazja męskie, ale też tworzyły się, zwłaszcza jeżeli chodzi o Chrubieszów tutaj, to było prywatne gimnazjum żeńskie Marii Przybyłowskiej. I one tam też uczęszczała. Chciał im zapewnić odpowiednie wykształcenie i uważał, że jeżeli się przeniesie do Warszawy, to wykształcenie na pewno będzie na takim wyższym poziomie. I też w tym piśmie zwraca uwagę na to, iż no, przez to, że ten notariat w Chrubieszowie został ewakuowany, no, ucierpiały jego zarobki, a niestety musiał zarabiać, żeby utrzymać rodzinę. Żona artystka, malarka, prawda? Dwie córki na utrzymaniu. To też właśnie prosił o tą posadę jako notariusza właśnie przy tym Sądzie Pokoju w Warszawie. Rok 20 to jest też rok, kiedy ukazuje się tomik poezji poety pod tytułem Łąka. No, bardzo wielu pisarzy, znawców w ogóle Leśmiana też uważa, że ten tomik, oczywiście wiersze do tego tomiku powstały już o wiele, wiele wcześniej niż rok 20.
To był taki jakby zbiór tych wierszy. I też część tych wierszy mogła powstać w Hrubieszowie. Tak też uważała jego córka, najmłodsza córka Ludwika, która mówiła, że właśnie ojciec miał na piętrze taki niewielki gabinecik w nim biurko i okno wychodziło właśnie na słowęcińskie łąki. I mogły te łąki właśnie go zachwycić przy pisaniu wierszy. Stąd też właśnie ta część tych wierszy mogła powstać właśnie w Hrubieszowie. I Leśman, kiedy był w Warszawie po tej ewakuacji, to było bardzo duże zainteresowanie tym tomikiem wierszy. On miał dość duże egzemplarze takich autorskich i on te egzemplarze rozdawał, prawda? I w pewnym momencie wyczerpał mu się nakład i co ciekawe, chciał jak najszybciej wrócić tutaj do Hrubieszowa. I no, jeszcze ze względu na sytuację, tutaj były prowadzone walki, prawda, nie mógł tutaj powrócić od razu. Wręcz zwrócił się do Ministerstwa Spraw Wojskowych z prośbą, żeby oni mu dali taką przepustkę, zgodę, żeby przyjechać do Hrubieszowa. I kiedy zostało uruchomione połączenie pomiędzy Warszawą a Hrubieszowem, on tą przepustkę otrzymał we wrześniu 20 roku, żeby tutaj właśnie przyjechać. Drugi list pochodzi, jak wspomniałam, z 20 września tego samego roku, czyli roku 20. On tutaj ponawia prośbę o przeniesienie do Warszawy. Być może to stanowisko zostało już objęte, została jego prośba odrzucona, dlatego ubiegał się o kolejne stanowisko jako notariusz przy Wydziale Hipotecznym Sądu Pokoju na Pradze. Kiedy nie udało mu się przenieść do Warszawy, Leśmian składał m.in. prośbę o przeniesienie na stanowisko notariusza do Sandomierza. To zostało odrzucone i został przeniesiony wtedy do Zamościa. Był to 22 rok. Tam był dość długo notariuszem. W 1929 roku zaistniała taka dość trudna sytuacja, ponieważ jego pracownik, on też ciągle wyjeżdżał, bardzo mało był w tym Zamościu. Większość czasu spędzał jednak w Warszawie. Jego pracownik dokonał nadużyć finansowych i te nadużycia były dość duże. To było od 30 chyba do 200 tysięcy złotych. Jeszcze zanim wyszło to na jaw, Leśman też dostał drugą posadę notariusza przy sądzie w Zamościu. I te jego zarobki się dość dużo zwiększyły i to było tak na tamte czasy około 2000 zł. Mógł sobie pozwolić na wyjazdy do Warszawy, ale również na to, żeby wyjechać za granicę z rodziną. I kiedy wyszły te nadużycia na jaw, on niestety musiał te nadużycia spłacić. Część tych nadużyć została mu umorzona. Musiał między innymi sprzedać biżuterię swojej żony. Również jego przyjaciółka wieloletnia, też Dora, i ona się nazywała Lementhal, poświęciła, no sprzedała swoje mieszkanie, ona była z wykształcenia lekarką, prowadziła praktykę, też sprzedała swój gabinet z całym wyposażeniem, żeby Leśmian mógł sprzedać część tego zadłużenia. Leśmian już w latach 30. był na tyle dość mocno rozpoznawalnym poetą, że kiedy powstała w 1933 roku Akademia, Polska Akademia Literatury, on został przyjęty na jej członka i wtedy też postanowił ubiegać się kolejny raz o przeniesienie do Warszawy, też między innymi ze względu na córki, które uczyły się już w Warszawie, mieszkały tam na stacji. I złożył kolejny raz w 1935 roku pismo właśnie do prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie z prośbą o przeniesienie. I w tym piśmie znowuż motywował to tym, iż jego zły stan zdrowia nie pozwala mu na podróże koleją do Warszawy, które są dość cenne. On już był po dwóch zawałach. Jego stan zdrowia był dość ciężki. On był takim osłabionym wręcz człowiekiem, zgarbionym. I również motywował to tym, iż jego córki właśnie uczą się w Warszawie, on chciałby być blisko córek. Również jest członkiem Polskiej Akademii Literatury. Jest postacią rozpoznawalną, chce pisać, publikować. Ale niestety ta jego prośba kolejny raz została odrzucona i wtedy Bolesław Leśman odszedł z notariatu. To był rok 1935, poświęcił się pisaniu.
i niestety w 1937 roku zmarł. Zmarł u siebie w mieszkaniu w Warszawie na zawał serca. Dobrze, to tak pokrótce może. Znaczy, myślę, że o śmianie można by było bardzo dużo mówić, ale no też trzeba przyznać, że był nałogowym palaczem. To jest ciekawe, że wypala ponad 75 papierosów dziennie. To pewnie też. Czyli to morowe powietrze to raczej tak. Związane było z ilością nikotyny, tak, a niekoniecznie tak, z czymś innym. Drodzy Państwo, widzą Państwo doskonale, że na podstawie dwóch no niepozornie prostych dokumentów, czy rękopisów, można opowiadać historię człowieka, jego życia prywatnego, jego życia zawodowego. Więc Panie Ministrze, gdyby się w przyszłości pojawiały jakieś dokumenty sygnowane Leśmian Hrubieszów z pieczątkami tutejszych notariatów, to my z otwartymi rękami, dniem i nocą, proszę dzwonić, przyjeżdżać, przyjmiemy z wielką przyjemnością. I gdyby Pan Minister zechciał kilka słów podsumowania, to byłbym zobowiązany. A o okolicznościach, bo jak się udało te dokumenty przychwycić, zdobyć, odnaleźć. Bardzo dziękuję Pani Starosta, Pani Dyrektorze, drodzy Państwo. No, okoliczności były takie dość banalne, bo parę lat temu, to było chyba 3 czy 4 lata temu, w związku z takimi normalnymi pracami porządkowymi, można by rzec, w archiwach dyrektor generalny zgodnie z stosownymi zarządzeniami ministra selekcjonował dokumenty, te, które mają być przeznaczone do archiwizacji, te, które mają być przeznaczone do zniszczenia. Na szczęście nasz dyrektor generalny jest polonistą, więc wiedział, kim jest Leśmian. Być może to nie jest niestety taka wiedza wśród wszystkich prawników bardzo powszechna. I dzięki temu te dokumenty ocalały, bo one rzeczywiście nie mają wartości aktu notarialnego, który jest przechowywany wieczyście, tylko jest po prostu takim pismem, jakich jest wiele i które rzeczywiście zgodnie z procedurą podlegają zniszczeniu. Więc na szczęście udało się te akurat dokumenty ocalić, a myślę, że ich wartość jest rzeczywiście z punktu widzenia tutaj Hrubieszowa na pewno bardzo, bardzo doniosła. Jak tak Państwo opowiadaliście o Leśmianie, pomyślałem sobie, że mimo wszystko jest możliwe połączenie wykonywania zawodu prawniczego z pewną wrażliwością na piękno, chociaż patrząc na problemy Leśmiana z realizacją tych obowiązków zawodowych notariusza, widzę, że to połączenie jest bardzo trudne. Natomiast, może tak już generalizując i dziękując za to dzisiejsze oprowadzanie i za całą inicjatywę, chciałbym powiedzieć, że to jest ważne, tak, żebyśmy też potrafili obcować z tym dziedzictwem, z dziedzictwem kulturowym, cywilizacyjnym. Pomyślałem sobie, obserwując te falsyfikaty, że my czasami jesteśmy właśnie trochę jak ci fałszerze, którzy obcują z pewną rzeczywistością, ale nie do końca rozumieją sens, symbolikę, treści, które te różne artefakty naszej kultury i cywilizacji z sobą niosą. I dlatego tak ważne jest to, żebyśmy obcowali z tymi wspaniałymi dziełami, z tym dziedzictwem naszej przeszłości. Rilke chyba kiedyś powiedział, że każde dzieło sztuki jest nieskończenie samotne, tak? On chyba miał tam bardziej na myśli krytykę różnych krytyków sztuki, którzy przekazują jakiś tam swój subiektywny punkt widzenia i optował właśnie za tym, żebyśmy bezpośrednio obcowali z obrazem, z tym, z rzeźbą, i myślę, że to jest najważniejsze, że to jest też taka świetna okazja dla nas wszystkich, takiego osobistego spotkania, kontemplowania, rozmowy, wejścia w taką wewnętrzny świat tych, którzy nas poprzedzają, a którzy, no, tak jak Leśmian, tak jak wielu artystów tutaj prezentowanych, no, tą swoją wrażliwością potrafili oddać coś, co może nas przerasta, ale co nas wzbogaca. Więc
Jeszcze raz dziękując panu dyrektorowi, pani staroście za to zawsze wspieranie Muzeum Hrubieszowskiego. Chciałbym podziękować za tę inicjatywę Nocy Muzeów i zapraszamy oczywiście do Muzeum Hrubieszowskiego na co dzień. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Jest z nami starosta Aneta Karpiuk. Proszę pani, jak wygląda wsparcie muzeum ze strony starostwa? Starostwo powiatowe w Hrubieszowie w ramach swoich możliwości stara się wspierać właśnie nasze muzeum powiatowe. Jedną taką formą wsparcia jest właśnie ufundowanie zakupu obrazu Pawła Gajewskiego, który tutaj dzisiaj oglądamy i właśnie możemy pokazać szerszej publiczności. Jest to malarz, który pochodzi z powiatu hrubieszowskiego, akurat z mojej miejscowości Drogojówka, a który nie był znany szerszej publiczności. Również myślę, że tutaj, tak jak przekazywał pan dyrektor, bardzo jest wiele prac Pawła Gajewskiego, które jeszcze do tej pory gdzieś tam nie trafiły do naszego muzeum. A mam nadzieję, że właśnie dzięki wsparciu ze strony powiatu hrubieszowskiego, zarządu powiatu będziemy starać się zgromadzić większą ilość tych obrazów, żeby nasi mieszkańcy mogli tak sławnego malarza jak Paweł Gajewski oglądać, podziwiać, bo mamy się czym pochwalić. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Panie ministrze, wspaniałe wydarzenie, cyklicznie organizowane. Proszę powiedzieć, jak ministerstwo przyczyniło się do jego organizacji? To rzeczywiście wspaniałe wydarzenie i jubileuszowe, bo to w Hrubieszowie 10. Noc Muzeów. Myślę, że to jest świetna okazja do tego, żeby wśród tego codziennego zamieszania, wśród takiego zajmowania się tylko tą codziennością, tą bieżączką, można by tak nieco brzydko powiedzieć, okazja, żeby na chwilę się zatrzymać i okazja do tego, żeby obcować z pięknem obrazów Pawła Gajewskiego, z wspaniałą sztuką użytkową, którą tutaj możemy widzieć, również z bezcennymi denarami rzymskimi. Dzisiaj wspomniałem o tym, że wśród skarbu denarów rzymskich jest również kilka falsyfikatów. Falsyfikatów, które były dokonane w czasach barbarzyńskich i właśnie może tak trochę nieco przewrotnie powiedzieć, że jesteśmy też trochę takimi kulturowymi barbarzyńcami, bo tak samo jak tamci fałszerze nie do końca potrafimy odczytać sens, treść tych symboli, które na tych monetach się znajdują, bo brakuje właśnie nam bardzo często tego kontaktu, kontemplowania, studiowania, może nie w sensie edukacji, ale obcowania z artefaktami naszej kultury, naszej cywilizacji. No, myślę, że właśnie taka okazja jak Noc Muzeów może być trochę nadzwyczajną zachętą do tego, żeby w tej zwyczajności częściej tutaj zajrzeć i w tej sztafecie pokoleń, którzy nas poprzedzali, również świadomie uczestniczyć, zdając sobie sprawę z tego, kim był Leśmian, jaka jest jego wartość dla polskiej literatury, o tym, kim jest Paweł Gajewski i zobaczyć jego wiosnę, lato i jesień. Zimy jeszcze nie mamy, być może ją kiedyś odnajdziemy. A jeżeli chodzi o Ministerstwo Sprawiedliwości, to dzisiaj też mieliśmy okazję oglądać dokument z 1920 roku, właśnie sporządzone przez Leśmiana, właśnie jako notariusza tutaj w Hrubieszowie, który właśnie w trakcie wojny 1920 roku był ewakuowany do Warszawy i zwracał się tam do prezesa sądu o przeniesienie na inne stanowisko. Myślę, że to też jest może taki dokument, który nie jest pisany wierszem, natomiast pokazuje pewne okoliczności faktyczne, społeczne, związane z życiem i funkcjonowaniem rodziny Leśmianów. Także
Podsumowując, myślę, że to jest taka świetna, doskonała okazja, żeby zainteresować tych, którzy może na co dzień tutaj do Chrubieszowskiego Muzeum nie zaglądają, żeby właśnie to zrobili i żeby zauważyli, że jest tutaj wiele wspaniałych artefaktów kultury, związanej może w szczególności z tymi ziemiami, które warto poznać, warto zrozumieć i w ten sposób być bardziej świadomym mieszkańcem ziemi chrubieszowskiej, bardziej świadomym obywatelem, bardziej świadomym uczestnikiem wspólnoty kulturowej, cywilizacyjnej, którą wszyscy tworzymy. Dziękuję. Bardzo dziękuję. 14 maja to Noc Muzeów. Mamy okazję odwiedzić także Zinówkę, czyli dom Wiktora Zina, profesora, którą zorganizowało dla nas Towarzystwo Regionalne Chrubieszowskie. Serdecznie zapraszam na relację. Wchodzimy do budynku i możemy obejrzeć fragment programu Wiktora Zina piórkiem i węglem. Ścierniska, obok stojących jeszcze pół kopek, a czasem nawet trafi się łan niedrzędnego zboża. W istocie mieszkanie jest świetnie zachowane, oryginalne wyposażenie, możemy zobaczyć chociażby stary piec kaflowy, stary stół, sprzęty, a nawet elektronikę. Drugie pomieszczenie to już biblioteczka, możemy zauważyć tutaj tak, również stare pianino, na którym pewnie pan profesor pokrywał. W całym środku jest wystawiony stół. Na samym środku jest wystawiony stół. Przechodzimy do kolejnej izby, w której już jest łóżko. Trzecie pomieszczenie to już jest sypialnia. Znajdujemy się teraz w starej kuchni. Niestety dotknął już ją czas. Farba odkleja się od mebli, ale dodaje to oczywiście klimatu. Kuchnia jest tak delikatnie oświetlona, przez to możemy się wczuć w otoczenie. Ostatnim już pokojem, który jestem dany zobaczyć, jest pokój, w którym przebywał Szymon Zin, czyli syn pana profesora. Możemy to stwierdzić po pamiątce pierwszej Komunii Świętej, w której, jak możemy przeczytać, przyjął ją Szymon Zin. Roku 1963 w parafii świętego Mikołaja w Chrubieszowie. Do zwiedzania tego wyjątkowego zabytku zaprasza Towarzystwo Regionalne Chrubieszowskie, a ja serdecznie dziękuję za uwagę. Relację dla Państwa przygotował Sebastian Borek.